i wracamy błyskawicznie do Wrocławia na drugą część gali MB Boxing Night. Następna przeszkoda, jak Państwo widzą doskonale. Przed nami walka w kategorii ciężkiej. Kamil Bodzioch zmierzy się z Jakubem Sosińskim. Kłania się ponownie Piotr Jagiełło. Ze mną ponownie Albert Sosnowski, a więc były mistrz Europy w kategorii ciężkiej. No bo o ciężkiej wadze sobie teraz, Albert, porozmawiamy. Kamil Bodzioch dla niego to jest trochę walka o być albo nie być. W lipcu błyskawiczna porażka z Marcinem Siwym. Po drugiej stronie barykady bardzo zmobilizowany Jakub Sosiński. Ja parę minut temu dosłownie rozmawiałem z Mariuszem Wachem, byłym pretendentem do Mistrzostwa Świata. No i Mariusz po sparingach z Sosińskim mówi, że dla niego to Sosiński jest faworytem tego pojedynku. Tak jak powiedziałeś, dla Kamila Bodziocha na pewno walka o być albo nie być. Kolejna porażka stawia go już naprawdę w bardzo słabym świetle. Tutaj Sosiński praktycznie ma nic do stracenia. Wie, że dla niego to jest... Może się zaprezentować, wybić się taka odskocznia do lepszych pojedynków. Z tego, co ja również rozmawiałem z Marcinem Siwym, z pogromcą ostatnim Kamila Bodziocha, mówił, że też naprawdę bardzo ciekawy zawodnik, bardzo dobry sparring partner, chłopak, który potrafi walczyć bardzo ostro i to, myślę, jest bardzo trudny test dla Kamila Bodziocha, jeżeli chce pokazać, że ta porażka z Marcinem Siwym to był tylko wypadek przy pracy. Ja wspominałem o tych sparingach Sosińskiego z kolei z Masternakiem. Masternakiem bardzo ruchliwym, który jednak wymaga od ruchliwości też od swojego przeciwnika, co mogło też być takim dobrym argumentem dla Jakuba Sosińskiego. Ruszy agresywnie od początku Sosiński, biorąc pod uwagę te słabości jednak defensywne przede wszystkim Kamila Bodziocha. Siwy rozbijał go tak naprawdę zza podwójnej gardy. Myślę, że tak, tym bardziej, że ostatnia jego walka z września tego roku zakończyła się w pierwszej rundzie zwycięstwem przed czasem, więc na pewno wierzy w swoją siłę, swoich mięśni. Udowodnił to w ostatnim pojedynku, więc myślę tutaj, że zresztą po podpowiedziach sztabu trenerskiego i chłopaków, z którymi sparował, że najlepszym taktyką na Kamila Bodziocha będzie od początku mocny atak i trafi niego mocnym ciosem, bo z tego, co tam się mówi w kuluarach, że jednak Kamil Bodziocha nie trzyma tych mocnych ciosów i zupełnie inaczej zachowuje się po przyjęciu mocnego uderzenia. Pomimo tego, że oglądając jego social media prowadzi się bardzo sportowo, ale mimo to jednak te ciosy odczuwa od swoich przeciwników, z którymi walczy. A więc zobaczymy, drodzy Państwo, czy Kamil Bodzioch poradzi sobie z tymi tarapatami potencjalnie, które na niego czekają w rywalizacji z Jakubem Sosińskim. Kategoria ciężka, Bodzioch versus Sosiński. Zaczynamy. Sebastian Szczęsny, Grzegorz Proksa. Przenosimy się już do ringu. Szanowni Państwo, MB Boxing Night, odsłona ósma. Następna przeszkoda już teraz. Zapraszam Państwa na czwarty zawodowy pojedynek tej właśnie gali. Kategoria ciężka. Pojedynek został zakontraktowany na 6 rund. Oto narożnik niebieski. Zawodnik grupy menedżerskiej Sport Advice. 4 zawodowe pojedynki. 3 z nich wygrane, w tym 1 przez KO. 1 pojedynek przegrany. Przed Państwem Jakub Sosiński. Szanowni Państwo, oto narożnik czerwony. Zawodnik stajni Tymex Boxing Promotion. 7 zawodowych pojedynków, 6 wygranych, w tym 2 przez KO. 1 pojedynek przegrany. Przed Państwem Kamil Bodziocha. Kiedy słyszę go, nie wiem, na co we mnie wstępuje, patrzę w oczy.
zawodnikowi prosto strachu nie czuję, ostro aż tyle. Długo czekałem na tą chwilę, zamykam swoje oczy, przywołuję ciszę. Serce bije coraz mocniej, zmyślę ciągle głośniej. Jednak udaje mi się wyhamować te emocje. Wszystkie powieści skończę, wcale nie przeszkadza. To tylko tysiąc myśli w głowie, naraz się przeplata. Sam wybrałem taką drogę, z której już się nie zawraca raczej nigdy. Wolę się, serce nie wytrzyma zbyt. Kamil! Kamil! Bodzio! Tym Xboxing Promotion! Moje błędy nie zrobi za mnie, tylko nie ginny. Wiem, to na pewno jedno niezmienna postawa. Idę przez piekło, nie bo wariat muszę dalej. Szanowni Państwo, kategoria ciężka. Jakub Sosiński kontra Kamil Bodzioch. Jakub Sosiński 114 kg, Kamil Bodzioch 115 kg, 300 gramów. No i poznamy teraz odpowiedź. Tak naprawdę, czy można myśleć w przypadku Kamila Bodziocha o tym, by coś w tym boksie ewentualnie próbował uszczknąć dla siebie, bo jeżeli tak, to musi takiego rywala jak Kuba Sosiński pokonać. Pytanie tylko, czy jeżeli Jakub Sosiński ruszy agresywnie na Kamila Bodziocha, nie skończy się to tak, jak skończyło się podczas walki Kamila z, jak pamiętamy oczywiście, z Marcinem Siwym. Dokładnie tak, natomiast tutaj musimy sobie i powodzenia. Jakub Sosiński jest niezwykle zdeterminowany przed tym pojedynkiem i miał naprawdę fajne cykle sparingowe, czy to z Siwym, czy z innymi pięściarzami. Jest w cyklu treningowym cały czas. Natomiast z rozmowy z Bodziochem z szatni, Kamil w tym cyklu jest od niedawna. Ale zobaczymy. Od razu. Proszę, zaczął i kłopoty Bodziocha mimo podwójnej gardy. Dobry lewy sierp. Ale musi odpowiadać Kamil Bodzioch. Ruszyć, odejść stamtąd. Tak jest. Uciec pod tego. Tego należało się spodziewać, że Kuba Sosiński ruszy do przodu i będzie tymi potężnymi ciosami atakował swojego rywala. Znowu 3-4 mocne uderzenia. Kolejny podmuch teraz odpowiedzi. Lewy sierpowy. Bardzo dobrze. Mocno zaczął ten pojedynek Kuba. Ale tego należało się spodziewać. Pamiętasz przecież ten prawy potężny, znowu mocny prawy sierpowy i patrzy w oczy Kamila Bodziocha Kuba Sosiński. Dobry lewy sierpowy, również w jego wykonaniu, szukał szczęścia w prawym. Teraz dobry lewy na korpus również Sosińskiego. Będzie szukał tam miejsca po to, aby otworzyć podwójną gardę. Mocny kolejny prawy sierpowy. Zdecydował się na jakieś siłowe argumenty tutaj Kuba Sosiński. On tutaj nie ma sensu prowadzić jakiejś zabawy w podchody. Tutaj trzeba po prostu od razu rozpocząć prawdziwe bombardowanie. I tak też się zaczęło. Tak, jest nastawiony na mocny cios, bardzo stabilnie na nogach. Twardo stoi Sosiński. Brakuje mi tego balansu tułowia w jego wykonaniu. Jest tutaj widać zdeterminowany na to, aby trafić jednym mocnym ciosem. Ale zauważ bowiem, ani jednego ciosu poza tym kontrującym lewym Kamil Bodzioch nie wyprowadził. Kolejne dwa uderzenia, teraz przestrzelony lewy sierpowy. Tak, tylko że Bodzioch wie, jaka jest taktyka jego rywala i z pewnością będzie starał się przetańczyć jak najdłużej 2-3 rundy po to, aby później może zacząć boksować na zmęczeniu swojego rywala. O pytanie właśnie kondycyjnie. Zdaje sobie sprawę Kuba Sosiński, że tutaj on ważący 114 kg, niższy zdecydowanie od Kamila Bodziocha, on tutaj nie będzie tańczył, nie będzie pływał po ringu, on po prostu spróbuje, jeżeli nie uda mu się. Oj, też teraz Kamil Bodzioch. Rozmawialiśmy z Oskarem Wierzyńskim. Oskar, który wspominał, że w czasach amatorskich boksował z Kamilem Bodziochem, że dwukrotnie z nim, między innymi jako właśnie w tych olimpijskich czasach walczył. Kamil jest tego typu rywalem, który nie potrafi radzić sobie z pięściarzami, którzy idą na niego. No teraz zwolnił delikatnie Kuba Sosiński. Tak, troszeczkę brakuje pomysłu. Jest nastawiony na jeden bardzo mocny cios. Brakuje mi podejścia do tego, aby przejść do pół dystansu przez podwójny, chociażby lewy prosty. No, ale widzi lewą rękę Bodziocha, teraz ładnie zbił tą rękawicę. Ale powiem ci, trafiony teraz w końcówce znowu wyprzedził Sosiński Bodziocha prawym sierpem.
No ale pierwsza runda zdecydowanie na konto Jakuba Soszyńskiego. Tak, ale tutaj jak patrzyliśmy na to, co działo się, zauważyłeś, ten element pracy na nogach, cały czas krążenia, no to jest to, co Kamil Bodzio w przygotowaniach do tej walki z Mariuszem Koperskim ćwiczyli. Jasne, tylko na ile starczy koncentracji i dyscypliny taktycznej? Ja myślę, to jest podstawowe pytanie, bo to samo miał robić przecież w ostatnim pojedynku z Marcinem Siwym. Tam dał się zaskoczyć, stanął na moment i skarcił go Siwy. Tak, tylko wtedy, pamiętasz, w Pionkach było tak, że Kamil Bodzioch dostał bardzo mocny cios, który go przymroczył i po prostu wykończył go Marcin Siwy. Tutaj on przetrzymał tę pierwszą nawałnicę, jaką zaserwował mu Kuba Sosiński. Przetrzymał ten, tak, to co widzieliśmy przed momentem, naprawdę czyste, potężne uderzenie. Tę rundę przyboksował do końca. Pytanie teraz, no, bo te potężne mięśnie u jednego i drugiego trzeba dotlenić, ta krew musi krążyć, a więc jak to będzie wyglądało dalej? Jakub Sosiński trenuje pod okiem Gabriela Skiby. Słyszał te wskazówki, ale to jest jedyna droga do tego, aby znaleźć miejsce pod prawy sierpowy. Teraz połatnik bezpośrednio lewego sierpowego. Też lewy sierpowy ma naładowany bodziec cały czas. No tak, tylko troszeczkę nieskalibrowany jeszcze celownik, ale bardzo, za bardzo chce. Jeden i drugi zresztą. Oj, poszukał wątroby teraz. Ale podpowiedzi Mariusza Koperskiego z narożnika Kamila Bodziocha. Nie stój w miejscu, cały czas pracuj na nogach. No i w momencie, kiedy faktycznie uruchamia te nogi Kamil Bodzioch, chociaż teraz znowu złapany przez Kubę Sosińskiego. Przyznam się, że przed tym pojedynkiem nie widziałem opcji, aby ta walka potrwała pełen dystans. Dobra, teraz kombinacja. Przyspieszył Bodzioch, lewy, prawy i lewy sierpowy kończący tą kombinację. Ech, to dwa ciosy przyjęte na podwójną gardę. Ale z drugiej strony wiesz, też ładnie. Ta prawa ręka przy szczęce teraz znowu dwa, trzy ciosy mocne prawe, ale to już nie jest ta częstotliwość jak w pierwszej rundzie. Dwa ciosy i czeka, i łapie znowu oddech, i kumuluje tę energię w rękawicach Kuba Sosiński. No, sprytnie widzimy, Bodzioch obrócił swojego rywala, przeszedł na środek ringu. To jest jego plac gry, teraz znowu będzie musiał ciężko pracować na to, aby zewnątrz Bodziocha do lin Sosiński. Ładnie teraz tej lewej, lewy na korpus. Tak, lewy, prawy Bodziocha. No. Te akcje troszkę bardziej dynamiczne, teraz ładnie przyspieszył. Minimalnie, tam centymetry zabrakło, by ta akcja, te trzy ciosy, prawy, lewy, prawy, zakończyły się sukcesem. Overhand. Za blisko troszeczkę na to, aby te takie obszerne ciosy wyprowadzać. Gdzieś tam delikatna kontuzja Sosińskiego, rozcięty łuk brzuchowy pod lewym okiem. Ale zobacz, Kamil cały czas gdzieś ta praca nóg to w prawą, to w lewą stronę. Stara się nie stać w miejscu, ale cały czas są podpowiedzi z narożnika. I teraz zachwiał się delikatnie Kamil Bodzio. Opuścił ręce po tym ciosie na korpus. Dobrze trafił na korpus przed chwileczką Bodzio. Kuba prawego podbródkowego i lewego sierpowego, tak? Ze strony Kuby Sosińskiego. No ale Kuba Sosiński, o ile pierwszą rundę rozpoczął na piątym przełożeniu, tak tutaj już go oglądamy, ale takim drugim, trzecim momentami, a więc zdecydowanie Kuba Sosiński zwolnił, a to przecież dopiero była druga runda z sześciu, na jak zaplanowany jest ten pojedynek. Zresztą Kuba Sosiński pochodzi z Chodnowca, amator, oto na naszych ekranach brązowy medalista Mistrzostw Polski kadetów, ale to było dawno, blisko 10-letnia przerwa w boksie. Jak sam mówi, kiedy wrócił na ring, praktycznie zapomniał, jak się boksuje, trenuje pod okiem to, o czym mówiłem, Gabriela Skibie. Oglądaliśmy go m.in. w Rocky Boxing Night promotora Krystiana Karzyszki. Tamten słynny pojedynek z Matuszem Ciepałą. I to była naprawdę... Wyrównana walka, nie? Walka. Bardzo ładna walka. Tam się naprawdę bardzo dużo w tym pojedynku działo. Nie komentowałem tego pojedynku, z tego co pamiętam. Natomiast to była dobra walka i w tej walce pokazał Sosiński się z naprawdę bardzo dobrej strony. Stąd też chyba taki progres w rywalach i zorganizowanie mu właśnie pojedynku z
Kamilem Bodziochem. Zobaczymy trzecią odsłonę, która właśnie w tym momencie się rozpoczęła. Tak, to była wtedy z Mateuszem Cielepałem, to była również sześciorundowa walka, sześciorundowy pojedynek. Pełen dystans przeboksowany, przegrał wtedy, jak pamiętamy, na punkty Kuba Sosiński. Potem dwa zwycięstwa w lutym tego roku z Rafałem Jaszczukiem, a później z Konradem Cypriakiem. To było już we wrześniu w Białymstoku. Ale to błyskawicznie, bo już w pierwszej rundzie załatwił sprawę Kuba Sosiński. Pracuje mu cały czas. Widzimy Kamil Bodzio. Zdaje sobie sprawę z tego, że nie może ani na moment zatrzymać się w miejscu. Teraz więcej dynamiki pozostaje u Bodziocha mimo wszystko. No a teraz prawy sierpowy i lewy sierpowy również ląduje na szczęce Bodziocha. Ustał to. Teraz kolejny lewy sierpowy. Lewy, prawy i teraz znowu lewy sierpowy. Prawy sierpowy. Ale odpowiedział pięknym ciosem Kamil Bodzioch. No mamy tutaj ciężką kanonadę. No, ale nam się ten pojedynek również i wyrównał. No, zaskoczony jest Sosiński takim obrotem sprawy, tym, że ustał te potwornie mocne ciosy z jego strony. Tak, ja myślę, że tutaj Kuba liczył na to, że po takim uderzeniu, po takich ciosach, przynajmniej podłączy. Oj, trafił prawym prostym Bodzio. Teraz lewy sierpowy. Lewy, prawy. Tak, na odrzucenie rywala, no. No gdzieś poniżej pasa. Tak. Lewy sierpowy, lewy prosty. No próbuje tutaj. Stanął zupełnie Kuba. To jest Gabriel Skiba z narożnika. Podkrzykuje do Kuby. Cały czas się ruszamy. Pracuj na nogach. No. Ale ciężko oddycha Sosiński, przyznam szczerze. No jakaś próba zbicia prawą rękawicą lewej ręki Sosińskiego przez Bodziocha, także on jest rozluźniony tutaj, on się czuje bardzo pewnie. Widzi, że z sekundy na sekundę ta wydolność Sosińskiego spada, no mimo teraz tych cyklów sparingowych, mimo tego długiego okresu przygotowawczego z jego strony. Teraz szuka do utra sprawy, prosty również dochodzi. Znakomicie, zaczyna coraz częściej. I prawie trafił, klinczuje, klinczuje Sosiński. Podłączony jest Sosiński, bowiem trafił mocnym ciosem Kamil. Nie wiem, czy to nie bardziej ze zmęczenia nawet niż tej siły ciosu. Podziała teraz próba prawego podbródkowego, ale widzimy, od razu stara się sklinczować. Pół minuty do zakończenia trzeciej odsłony. Widzi Kamil Bodzioch, że siadł Kuba Sosiński, że owszem, zagrożenie z jego strony przez cały czas istnieje, ale to on w tej chwili, czyli Kuba Sosiński, przyjmuje zdecydowanie więcej ciosów, a przed momentem przyjął naprawdę soczysty, potężny cios. Teraz i teraz prawy też prawy sierpowy. Lucky ciosie. Punch. Tak. Taki naprawdę szczęśliwy cios, który wyprowadzi Kuba Sosiński, bowiem zaczyna budować naprawdę sporą przewagę nad nim Kamil Bodzioch. Najlepsze momenty tego starcia, ten lewy prosty, naprawdę aż żal, że nie bije tego lewego z pochyleniem. No tutaj widzimy, o dobry lewy sierpowy, na odchyleniu zamortyzował to Bodzioch na szczęście. Ale tu przestrzelony był prawy, tak, mocny. Ten prawy podbródkowy. O, i to był ten cios, który odczuł Kuba Sosiński i tam przykleił się do Kamila Bodziocha. Zaczynamy, kolejne starcie. Bodzioch, mówiliśmy o tej karierze amatorskiej. Brąz Mistrzostw Polski w 2016 roku w półfinale przegrał z Mateuszem Figielem. Brąz w 2018 roku w półfinale przegrał wtedy z Mateuszem Cielepałą, późniejszym mistrzem Polski, który wtedy w finale wygrał z Adamem Kulikiem. Nie tylko rozcięty łuk, ale też rozbity na ostrz Sosińskiego. Trafił i zatańczył delikatnie Bodziocha na nogach. Ale brakuje teraz energii do tego, aby przyspieszyć lub też ponowić tą kombinację. Ale powiem ci, szczęście Bodziocha w tym, że nie ruszył do ataku Kuba Sosiński, bowiem był odkryty zupełnie Kamil Bodzioch. Trafił teraz z kolei lewym sierpem na odejściu. No i minuta. Powoli lewy trafiony sierpowy kolejny, bezpośredni tym razem. Ale zauważ, że ten lewy sierpowy jakby zupełnie nie, żadnego wrażenia na Kamilu Bodziochu nie wywarł. Dobrze, góra i dół. I był ten lewy na dół, gdzieś pod prawy łokieć Kuby Sosińskiego. Dobrze, Kuby, dobrze.
podpowiada Gabriel Skiba, żeby dołożył balans do tego Kuba Sosiński, żeby to nie były same ręce, żeby również ciało zapracowało troszeczkę przy tych ciosach. I faktycznie, bowiem tutaj praktycznie tylko i wyłącznie z samych rąk wyprowadza te ciosy. No i tutaj inicjatywa już Bodziocha, który zamknął w linach Sosińskiego. Na moment on oderwał się jednak, ale widzimy, że nie ma tutaj dużego dynamitu w tym wszystkim. Klincz z jego strony, to jest jego inicjatywa po nieudanej kombinacji. Podpowiada, krzyczy Mariusz Kapecki i słusznie, nie daj mu odpoczywać, a więc naciskaj. Boksy na dużym pressingu, trafił teraz Kamil Bodzio. I też teraz. Prawy i lewy, znakomicie, i teraz prawy. Dobrze. Trafił. I też jednym sierpowym trafił. Oj, oj, oj. Moja, twoja. To już nie ma taryfy ulgowej, tutaj nie ma kalkulacji. Tu się liczy po prostu ta nieludzka siła. I lewy na dół. Ręce, ręce, zupełnie opuszczone ręce przez Kubę Sosińskiego, jakby już nie miał sił podnieść ich do góry. Ale nie ma sił za bardzo nawet tak pójść do przodu, widzę, jako Sosiński. Spokojnie, luźniejsze ciosy wyprowadza teraz Bożek, nie mają tyle siły. Nie, odsłonięty zupełnie, za chwileczkę będzie koniec tego pojedynku, jeżeli nie zmieni stylu boksowania Kuba Sosiński. On jest wypompowany, to już nawet nie jest rezerwa w Baku. Bodzio wydaje się być świeższym pięściarzem, to jest też doświadczenie, które wyniósł. No ale musi uważać, kumuluje i zaraz znowu będzie zbierał, myślę, Kuba Sosiński przez ładnych parę sekund siłę na ten jeden cios i będzie liczył, że być może uda mu się trafić, ale to nie w tej rundzie, a jeszcze dwie rundy, 6 minut przed nimi. Nie ma siły już Jakub Sosiński. Natomiast widzimy gorączkowe starania w narożniku Bodziocha. Mariusz Koperski naprawdę tutaj żywiołowo reaguje, zachęcając swojego podopiecznego do częstszych kombinacji bicia prawego podbródkowego, głównie takiego długiego. No tutaj to jest no, z premedytacją opuścił Sosiński, bierze się to głównie z braku sił tak naprawdę, ale widzimy, ciągle niebezpiecznie gdzieś trafił lewym sierpowym, brakło pracy nóg. Wiesz co, tak chyba jeden i drugi powinni mieć taką butlę tlenową w narożniku i maseczkę zakładać i po prostu powdychać i napakować, bowiem dwie rundy. Czy oni będą w stanie te dwie rundy wytrzymać? Wiesz, na pewno lepiej wygląda Kamil Bodzio, tak, tylko że żeby nie poczuł się zbyt pewnie w ringu. No mówmy się, Kuba Sosiński ma sił na jakieś 20-30 sekund. Potem tu już staje. Ładny był lewy na dół. No i też przebił teraz ten podwójny gardło tym prawym, ale nic sobie z tego czasu nie zrobił Sosiński. Pamiętamy Kamila Bodziocha, który współpracował z Romanem Anucinem. Teraz współpracuje z Michałem Koperskim. Jak sam wspominał, to co uderzyło go w tej współpracy, to, że znakomitą, taką rodzinną atmosferę potrafi Michał Koperski zbudować ze swoimi zawodnikami. Są niesamowicie zżyci na treningach. Spotykają się też poza salą. Tak. Dobry lewy sierpowy teraz w wykonaniu Sosińskiego. Ale te ciosy już nie mają wymowy, Kuby, naprawdę. To jest... I teraz lewy i lewy sierpowy i trafił Kamil Bodzio. I na nogach, ucieka na środek ringu. Dokładnie, bardzo mądrze w tym momencie Kamil Bodziński. Nie dać się zamknąć przy linach. Środek ringu, tam gdzie jest miejsce, on ma więcej sił. No, Kamil Bodziński będzie starał się trzymać ten dystans, bo to najbardziej mu odpowiada nam. Za moment Łagosz przerwie pojedynek, bo odkleiło się plaster na jednej z rękawicy Kamila Bodziocha. Kamil na boks i wznawiamy pojedynek na półmetku tej piątej rundy. Zblokował ten prawy sierpowy, który próbował zaaplikować mu Kuba Sosiński. Teraz znowu swoją prawą stronę i prawy, lewy prosty i prawy na korpus Kamila Bodziocha.
Ładnie, wydłużony, lewy prosty i odskoczyła głowa Sosińskiego. Tak, to wystarczy tylko włączyć nogi i popracować poprzez lewą rękę. Teraz niepotrzebnie został w dystansie Sosiński. Bo Dziocha, bo ten skarcił go lewym sierpowym i prawym prostym. No, ale już teraz prawy również. No, już tak naprawdę... Wypluł szczękę, tak, tak, ale sobie już włożył, sam sobie włożył. Tak. Natomiast jak tak popatrzymy, to... No taki spory bałagan na twarzy zrobił Kamil Bodzioch Kubie Sosińskiemu. Widać trudy tego pojedynku na twarzy Sosińskiego. Umiejętność. Dwa ciosy, znakomicie. Lewy, prawy i natychmiastowe wyjście spod linii. 20 sekund do zakończenia podjęcia. Dobry, prawy podwrotkowy, lewy sierpowy, kolejny raz. Dwa zrywy, takie Bodzioch. Ale zobacz, teraz kolejny trafił lewym sierpowym. Delikatnie ustawił nogi w linii. Nic Kuba sobie nie robi. Nic sobie nie robi Sosiński z tych ciosów, mimo wszystko. Boksujemy, boksujemy. W kierunku swojego narożnika zmierzał do Mariusza Kaperskiego. Kamil Bodzioch. No i no, myślę, że ja osobiście słuchaj, nie spodziewałem się pewnego. Ale powiem ci, kradną show w tym momencie. Tak. Kamil Bodzioch i Kuba Sosiński. Nieprawdopodobne wydarzenie. No wiem, o tych amatorskiej karierze Kamila Bodziocha, medale Mistrzostw Polski seniorów, uczestnik Mistrzostw Europy 23 w 2017 roku, kiedy w pierwszej walce pokonał Ilię Kulinienko, w ćwierćfinale przegrał z Aleksandarem Marałowiciem z Austrii. No i proszę Państwa, ostatnie 3 minuty tego starcia. Tak jest, trzęsienie ringu przed nami. 3 minuty. 3 minuty pojedynku. A też kilka metrów od ringu siedzi, obserwuje to Marcin Siwy. Tak, Kamil Bodzioch kontra Jakub Sosiński. Czy ktoś przypuszczał, że ten pojedynek potrwa pełen dystans? Nie, nie znam się szczerze, absolutnie. Oczywiście, mamy rzeczywiście prawy sierpowy, trafi teraz. I lewy, i prawy. I teraz przyjął także Kuba Sosiński. No tak nieskoordynowanie rzucił się w tej chwili. Ale przyjmuje zupełnie odsłonięty. I trafił prawy Bodzioch teraz, ale widzimy, że odporność na ciosy Jakuba Sosińskiego jest spora. I też trafił prawym sierpowym i lewym sierpowym. Lewy sierpowy i lewy prawy. Robi nam się walka. Z kolei w tej rundzie jak gdyby znowu gdzieś drugi oddech złapał Kuba Sosiński. Już gdzieś do najgłębszych pokładów i świadomości sięga Sosiński i myślę, i Bodzioch, żeby wykrzesać jeszcze odrobinę siły, żeby włożyć jakiekolwiek argumenty w te rękawice. Mariusz Koperski podpowiada dookoła, dookoła. No, ciężko mu ruszyć nogą tak naprawdę, bo stoją centralnie między, naprzeciw siebie, teraz też no, cios za cios. Masada teraz delikatnie w tył głowy, ale nie zauważył tego sędzia. Łagosz, nic się nie dzieje. Dalej batalia trwa. Na takim wyciągniętym dyszlu utrzymał Kubę Sosińskiego Kamil Bodzioch. Lewy sierpowy, prawy. Teraz wszedł z kolei znowu w niego, skracając dystans Kuba Sosińskiego. On tylko to może zrobić. Poczekać, skumulować siłę i spróbować. Może jednym ciosem uda się wstrząsnąć Bodziochem. Tak, ale to była pierwsza kombinacja lewy-prawy w wykonaniu tego pięściarza w ostatniej rundzie. Jeszcze minuta i 15 sekund. Chyba najdłuższa minuta i 15 sekund w karierze i w życiu Kuby Sosińskiego i Kamila Bodziocha. A, ładny prawy podbródkowy teraz Sosińskiego. Odczuł ten cios Bodzioch. Ale zauważ, że praktycznie ucieka. Twarzą zaczyna blokować ciosy Kamila Bodziocha Kuba Sosiński, nie robiąc sobie nic kupelnie z tych ciosów, jakie wyprowadza wyższy rywal. Tak, i ewidentnie stara się... I teraz prawym sierpowym! Czemu nie zauważył tego? Teraz kolejny prawy sierpowy. Tu. No to jest szansa teraz dla Sosińskiego. Odepchnął go Kamil Bodzioch i teraz odskoczy. Będzie łapał te cenne sekundy. Bardzo dobrze! Niemal Gabriel Skiba wychodzi z siebie niemal tutaj w narożniku, krzycząc bardzo dobrze. Tak, bo to była świetna akcja. Trafił Kuba Sosiński przecież. No, to tutaj pyta najlepsza rzecz, jaka przydarzyła się w tej walce Bodziochowi tak naprawdę, bo zyskał troszeczkę czasu na to, aby zregenerować się po tych kilku ciosach. Teraz znowu wypluta szczęka.
sensie ochraniasz na zęby oczywiście. Bo parę mocnych ciosów było, można się pomylić. Ale nie, tak. To jeżeli to żuchwa ewentualnie by wypadła. Nie, to ochraniasz na sensie. Tak. Ale trzeba oddać i jednemu, i drugiemu. No, duszę i serce całego siebie włożyli w ten pojedynek, który wyczerpał ich do granic możliwości. Kolejne mocne uderzenie. No i szuka teraz Zbigniew Łagosz ochraniacza. 19 sekund do końca tego pojedynku. Podpowiedzi, wszystko co masz, możesz to zrobić. No 19 sekund. 20 sekund do zakończenia tej walki. Ruszył z impetem, ale... Musi. Dobry, lewy prosty. Lewy sierpowy, prawy sierpowy. I prawy sierpowy, lewy. Trafił Kamila Bociocha. Zauważył to Kuba Sosiński. Znowu ochraniacz wypadł. Ale gong gratuje go przed odjęciem punktu. Tak, no i ciekawe jakby się to potoczyło. No mieliśmy tutaj fajerwerki w ringu. Była ringowa wojna, był krew, pot i łzy. Wszystko było. Każdy cios mógł nieść za sobą knockout. Zauważ, że w ciągu tych 6 rund bombardowania, tych eksplozji atomowych, które mieliśmy tu w ringu, nie było ani jednego knockdownu, ani jednego liczenia. Ja jestem w ciężkim szoku. Dobra walka. Chcę następnych. Tak, tak. Panowie, odpocznijcie i wchodźcie znowu do ringu. Jako taki floater. Ale zobacz, to się robi znakomite ewentualne w przypadku teraz werdyktu, który poznamy. Dlaczego nie rewanż? No przecież to się oglądało. No, poziom techniczny nie najwyższy tego pojedynku, natomiast z pewnością przygotowanie. Ale tutaj nie oczekiwaliśmy wirtuozerii. Nie, no oczywiście, że nie. Oczekiwaliśmy naprawdę męskich, silnych argumentów i to dostaliśmy od Kuby Sosińskiego i od Kamila Bodziocha. No, bok zawodowy, no co tak. Mógłbym powiedzieć. W Anglii takie pojedynki no, robią furorę, kiedy spotyka się dwóch może u średnich rekordach, nawet pięściarzy, ale one potrafią rozgrzać publiczność do czerwoności. Nie ukrywam, że przed nami Michał Leśniak z Hamzą Misałim i Kamil Łaszczyk w walce wieczoru z Kevinem Eskaniezem, ale Kamil Bodzioch i Jakub Sosiński, no to było naprawdę thriller, to było wstrząsające to, co oglądaliśmy tutaj. No zobaczymy, oczekujemy na werdykt sędziowski cały czas. I kto? Drodzy Państwo, punktacja sędziowska. No i posłuchajmy. Sędzia Mikucki 58-56. To będzie jednogłośna decyzja. Sędzia Anielski 59-56. 59-56. I sędzia Półtorak 58-56. 56. A zatem jednogłośnie na punkty pojedynek wygrywa... No, 4-2. Kamil Bodzioch. Kamil Bodzioch wygrywa ten pojedynek. I trzeba przyznać, że tutaj akurat z werdyktem sędziów jak najbardziej się, o ile możemy dyskutować przy werdykcie Kamila Budzińskiego z Zoltanem Ozadanem, remis by się przydał, tak, ale w tym przypadku co najmniej, tak, ja mówię maksimum remis tutaj w tym przypadku. Natomiast mówiąc tutaj o walce Kamil Bodzioch, Jakub Sosiński, tak, zasłużone zwycięstwo Kamila Bodziocha, ale brawa dla obu, bowiem duszę, tak jak mówiłem, serce całego siebie w tym pojedynku zostawili. I pomyślałbyś, że ten pojedynek zakończy się werdyktem? Nie, w życiu w Warszawie. Stawiałem w ciemno, że albo jeden, albo drugi. Bardzo porywające widowisko. Tak się zastanawiam, czy cokolwiek będzie w stanie wydusić z siebie Kamil Bodzioch po tym pojedynku, czy będzie w stanie, będzie miał siłę, by powiedzieć co, ale sprawdźmy. Maciek Barszczak i zwycięzca tej walki. Tak jest, Kamil, tak wplatając w to wszystko nazwisko twojego ostatniego rywala, mieliśmy dzisiaj siwy dym w ringu. Gratuluję ci zwycięstwa nad rywalem, ale może powinienem pogratulować zwycięstwa nad samym sobą, bo to na tobie dzisiaj ciążyła dużo większa presja. Myślę, że nie tyle co presja, co trzeba te przeciwnikowi pogratulować, bo tak naprawdę gdzieś tam blisko zwycięstwa, gdzieś tam mnie zahaczył, miałem walkę z samym sobą, żeby to przetrwać. No i tyle, gratuluję tutaj Sosińskiemu za dobrą walkę i niech się nie poddaje, dalej robi swoje. Byłeś przygotowany na tak mocny początek w wykonaniu rywala? Byliśmy, tak myślałem, że tak będzie wyglądał początek z trenerem. Analizowaliśmy,
byliśmy pewni, że tak będzie wyglądał ten początek, gdzieś miałem pracować na tych nogach. Też nie było jakiegoś super obozu, choć cały czas gdzieś tam pracuję, ale jednak ciutkę więcej czasu i myślę, że by było lepiej. To zagadnę jeszcze Kuba. Kuba, pozwól do nas. Znakomita walka, znakomity początek przede wszystkim w twoim wykonaniu. Takie mam wrażenie, że ty chyba pewne rzeczy w życiu lubisz rozpoczynać mocno. No, trochę były nie za krótkie przygotowania, bo się dowiedzieliśmy tak naprawdę 2 tygodnie przed walką o walce. Także krótki był ten obóz. Jeden sparing, 2 sparingi i parę treningów w sumie. Prosto z wakacji zaczęliśmy obóz. Także trochę brakło tych przygotowań, tej kondycji. No tak, no to ogólnie to no były braki przez to głównie. Gdyby było więcej tlenu do tej 6. rundy, to może gdzieś tam bym trafił mocniej, a tak to już nie było czym. No właśnie, odcięło chyba trochę energię w połowie dystansu. Odcięło, ale no cóż, na tym świat się nie kończy, no. Ustałem do końca, goniłem do końca, także jest to. Nie jest okej, ale nie ma też tragedii. To wróćmy jeszcze do Kamila Bodziocha. Kamil, jak ważne jest to dla ciebie zwycięstwo, biorąc pod uwagę tę porażkę, powrót na zwycięską ścieżkę, no i to, że miałeś jednak trochę uwag po pojedynku z Marcinem Siwym. Czy to była dodatkowa motywacja dla ciebie? No tak szczerze mówiąc, gdzieś tam na początku się podłamałem. Miałem też walkę z samym sobą, nie ukrywając, przez 2 miesiące, żeby gdzieś tam wrócić. Dzięki tak naprawdę trenerowi, tak jak to on mówi, to porażka w boksie nie jest porażką w życiu. Także tak z tego wyciągnąłem lekcję i tylko wyciągnąć teraz wnioski, żeby właśnie nawet nie robić tego, co dzisiaj zrobiłem, gdzieś stanąć nawet na moment z tak silnym przeciwnikiem i pracować nad tym, dalej robić swoje. Panowie, nie wiem jak wy zapatrujecie się na to, ale nasi komentatorzy zaproponowali, żebyście umówili się już na rewanż. Na razie sobie pogratulujcie. Wielkie brawa, drodzy państwo, dla naszych fighterów. Wracamy do naszych komentatorów. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, my już teraz zapraszamy państwa na 5. pojedynek dzisiejszej gali. Kategoria półśrednia, pojedynek kontraktowany na 8 rund. Oto narożnik niebieski. A do niego wywołuje zawodnika z Hiszpanii. 11 zawodowych pojedynków. 9 z nich wygrane, 2 pojedynki przegrane. Przed państwem Hamza Misawi! Państwo, to narożnik czerwony. A do niego wywołuje zawodnika z Polski. Stajnia Tymex Boxing Promotion. 15 zawodowych pojedynków. 13 z nich wygrane, w tym 3 przez KO. 1 pojedynek przegrany, 1 zremisowany. Przed państwem Michał Szczupak Leśniak. Walki jak maszyna, w żyłach jest adrenalina. Szybkie ciosy nie przegrywam, jak się rusza to dobijam. Tak jak szubson pozabijam, jak upadnę biorę kija. Na ulicy nie nagrywaj, sztywno razem w grupie siła. Walka to walka o wszystko, to ten moment by zabłysnąć. Dla rodziny i przyjaciół by zarobić trochę hajsu. Michał Leśniak. Cała Polska kibicuje, szubson, wola walki. Sens B.O.I.B.F. wchodzi do ringu, wiesz,
chciałby to mieć. Drodzy Państwo, kategoria półśletnia pojedynek kontraktowany na 8 rund. Narożnik niebieski pochodzący z Hiszpanii, Hamza Misawi. I narożnik czerwony, zawodnik z Polski, Stania Tymek z Boxing Promotion, Dominika. Po tych fajerwerkach w ringu, które zaserwowali nam Kamil Bodzioch i Jakub Sosiński, teraz schodzimy nieco z wagą. Michał Leśniak kontra Hamza Misawi. Ośmiorundowy pojedynek. Hamza Misawi to Marokańczyk z hiszpańskim paszportem, a który może pochwalić się rekordem 11 stoczonych do tej pory pojedynków. 9 zwycięstw, 2 porażki. Ani razu nie udało mu się jeszcze wygrać przed czasem. Przed czasem również nie przegrał w tych dwóch porażkach. Między innymi ta ostatnia. To było w lutym ubiegłego roku, a więc 20-miesięczna przerwa. I po 20 miesiącach wraca do ringu Hamza Misawi. Przegrał z Aitorem Nieto w walce o tytuł mistrza Hiszpanii w kategorii półśredniej. Przegrał jednogłośną decyzją sędziów na punkty. No i po tych 20 miesiącach teraz i po tej porażce boksuje we Wrocławiu. Zobaczymy, co wniesie do ringu Hiszpan w dniu dzisiejszym. Szczepak wydaje się być w optymalnej dyspozycji. Dużo z pewnością spokoju. Jakżeż inaczej rozpoczyna się ten pojedynek, prawda? W porównaniu z tym, co oglądaliśmy w poprzedniej walce. No tutaj pięściarze się nie znają. Dobry lewy prosty Leśniaka. Widać, że Hiszpan boksuje dużo na odchylenie. Tak, taką wielką pewność siebie wniósł do ringu Michał Leśniak. On jest przecież tu u siebie, urodzony w Wałbrzychu. No, fizycznie teraz trafił, był ten prawy. Wiesz co, pacjent fizycznie z pewnością wygląda jak pięściarz z innej kategorii wagowej. Tutaj nie ulega wątpliwości, widzimy jak budowa Leśniaka, a jaka jest budowa Hamzy Mzały. Dobry unik rotacyjny, wyjście i od razu odpowiedź i również odpowiedź Polaka na korpus. Przestrzelony troszeczkę lewy prosty. No to będzie spokojna. Dobry cios, choć prawie obszerny, gdzieś nie był końca celny, to lewy na korpus już był udany w wykonaniu Polaka. Ach, ładnie po prosty. Przepuszczeniu teraz był taki lewy, podwójny lewy prosty. Kolejny lewy. No, szybciutko aklimatyzuje się tutaj w tej różnicy. Trochę szybkości jednak, która jest po stronie Hiszpana, z względu na to, że on zdecydowanie mniej siły wkłada w ciosy. Tutaj Leśniak ewidentnie chce każdym ciosem ranić. Ach, lewy sierpowy, ale bardzo ładnie uruchomił. Lewy, prawy, Michał Leśniak. Dobry, kolejny cios na korpus Polaka. No, kontroluje dużo poprzez lewą rękę, jak widzimy. No. Dobry, prawy na korpus. Jeszcze to zachodzenie, może nie z najwyższych lotów. Zachęca Leśniak tego, by ponawiał te swoje ataki i te ciosy. Nie, rywal, a więc Hamza Misawi. No i koniec pierwszej rundy, którą mocno zaakcentował Hiszpan tym ciosem, który gdzieś tam wyłapał Michał Leśniak. Mówiłem o tym, urodzony w Wałbrzychu, czasy amatorskie Michał Leśniaka, wicemistrzostwo Polski do lat 20, ale to było 10 lat temu. Tam w finale przegrał wtedy z Kamilem Oszczykiem, z kolei brązowy medal mistrzostw Polski kadetów 14 lat temu, porażka w półfinale z Danielem Stolarczykiem. Michał Leśniak, to o czym mówiliśmy, znakomita walka z Kamilem Młodzińskim o blokujący pas mistrza Polski w kategorii superlekki na gali Adamek Kasi. Remis, to była naprawdę prawdziwa ringowa wojna. Obaj wspólnie
z Kamilem Łudzińskim daje naprawdę fantastyczny spektakl. O tym mówiliśmy w momencie, kiedy boksował tutaj Kamil Łudziński. Tak jak wspomniałem, to była ich druga taka walka, zresztą także ta pierwsza, która odbyła się w Łomiankach, to także było znakomite widowisko. A przy czym od tamtych dwóch pojedynków już trochę upłynęło, bowiem było to 2017 rok. Drugie starcie. Pierwsze w mojej opinii wygrane przez Polka. Teraz ładnie po przepuszczeniu troszeczkę zostały nogi. Dobre lewy prosty. Widać, że z tymi lewymi prostymi nie do końca sobie radzi Mizawi. Zakończył jeszcze wtedy przed poprzednią akcję ładnym prawym sierpowym Leśniak. No, mam przygotowany ten prawy na odchyleniu. Próbuję wyciągnąć lewą rękę do Leśniaka. Odchyla się i od razu kontruje prawym, ale to jest chyba za mało na to, aby wybudować sobie. Teraz ładnie ten lewy podbródkowy Leśniaka. Lewy i teraz te dwa ciosy, trzy ciosy na dół i zakończył to lewym sierpem na górę Leśniak. Bardzo ładna akcja. Bezpośredni prawy na korpus, ale cały czas kręcą się panowie w kółko. Szkoda, że Leśniak nie potrafi zajść odpowiednio w prawą stronę swojego rywala. Wtedy utrudniłby mu poczynania. Dobrze, że pracuje w pozycji na korpus. Bardzo mocno akcentujący ciosy na korpus. Powinien zareagować sędzia Mariusz Mikucki, prowadzący tę walkę w ringu. Daje boksować chłopakom. Nie ma tam jakichś fałów wielkich, są aktywni w tym półdystansie. No, no bardzo ładnie uniknął tego, znakomicie na odchyleniu Michał tego lewego sierpowego. No dobrze, lewy sierpowy. Ładnie. Przestał nam Polak. Ja potrzebuję takich sygnałów. Teraz bardzo markował uderzenie prawą ręką, strzelił lewą Leśniak i to było skuteczne, to była fajna akcja. No, prawy również dobry. No, ciąży niżej pasa, tak. Przypomina mi się troszeczkę pojedynek z Kamilem Młodzińskim. Leśniaka tam również były problemy z czasami poniżej pasa. Ale tam się bardzo dużo działo teraz. No, prawy obszerny, mocny na dół, lewy na dół. O, coś się tutaj stało. Oj, kontuzja. Czyżby coś z ręką? Po uderzeniu, po ciosie. Koniec. No! No tutaj konsultacja. Widzimy, no. Coś gdzieś tam przy się. Pomiędzy kciukiem a... Chociaż to trudno w tej chwili cokolwiek powiedzieć. To było po ciosie. Tak jak gdyby zobaczmy raz jeszcze. Chociaż... Dobra. Jakby prześlizgnęła się gdzieś tam ta ręka, uniknął tego ciosu. Wiesz pan? I? Jest. Bac! No pozostaje. No. Zobaczymy, czy będzie używał w ogóle prawej ręki Hamza Masui. No tak. Wyprowadzi się. Coś jeszcze miał do powiedzenia. Chyba tak. Hamza Misaui Michałowi Leśniakowi. To jest ćwierćfinalista Mistrzostw Hiszpanii z 2012 roku. Mówimy o boksie olimpijskim. Startował również w 2010 roku w Mistrzostwach Hiszpanii, ale odpadł już w eliminacjach. Liczy na kontry. To jest to, co
To jest styl boksowania. Bije prawy prosty, prawy cep, odchyla się, szukając taki kąt po przepuszczeniu. To jest taki styl, jaki wnosi do ringu najczęściej Hamza Misawi. To, co piszą o nim hiszpańskie gazety, że technicznie wcale nie jest najgorszy, on to potwierdza, że technicznie nie jest tak bardzo zły. Natomiast najgorszą jego wadą jest to, że ma problemy z wykończeniem akcji, z wykończeniem nawet już podłączonego rywala, to po pierwsze, i problem, popełnia błędy w przygotowaniach fizycznych. Nie zawsze jest dobrze fizycznie przygotowany do pojedynku. Wiesz, troszeczkę to dziwnie brzmi odnośnie pięściarza zawodowego, którym profesją jest uprawianie tego sportu, prawda? No tak, no. Takie uwagi, ale okej. Popatrzmy, kolejne starcie, a więc pora na trzecią rundę. Przypomnijmy, walka zakontraktowana na 8. Nieustanny pressing, jak widzimy, Michała Leśniaka. Dobry lewy sierpowy w jego wykonaniu. Taka fajna wymiana. Ładnie swój asertywnie. Teraz kolejny raz próba zamarkowania. Tak, ładnie. Zszedł w swoją lewą stronę Misawi. Cały czas w większości lewa ręka, którą operuje, czyli gdzieś tam ta prawa nie do końca chyba jest tak sprawna, jak chciałby tego. No, panowie też mają kilka słów do wymiany. Nie wiem, czy Michał Leśniak biegle mówi po hiszpańsku, natomiast wiem, że nie, Hamza Misawi po angielsku nie za bardzo. A próbowałeś z nim zrozumieć? Tak. Zrozumiałem tylko tranquilo, także spokojnie. Ale to oczywiście jakiś pesmik. To dobra kombinacja teraz Michała Leśniaka. Tak, czasy podbródkowe, które gdzieś tam... Musi szukać. Widzimy, że coraz... Znowu ręka. Natomiast widzimy, że coraz szerzej otwiera usta Hiszpan, mający... Koniec pojedynku. Koniec pojedynku. Rzucony ręcznik, tak. Kontuzja. Koniec pojedynku, kontuzja. Boli rączka, no niestety. Tak bywa Michała Leśniaka. A więc wygrywa przed czasem ten pojedynek Michał Leśniak. Jak sam wspominał, Masuj nie do końca pasował mu stylowo, no i to było widać, że troszeczkę się męczył. Musiał robić wagę w ostatnich paru dniach. To no, już niewiele tam pozostało, ale ostatnie dwa dni bodajże 3 kg musiał zrzucić Michał Leśniak. No, po ostatniej gali w Częstochowie trenował z Rafałem Mazarkiem, Grzegorzem Mączkiem nad Bałtykiem, później z Dzierżoniowi, kilka sparingów z bardzo dobrych, z Piotrkiem Wilczewskim, Mariuszem Cieślińskim, drugim trenerem, z Bartoszem Batrą. No i oczywiście Laura Grzyb również w ringu. No tu trafił na wątrobę, choć tutaj wskazuje cios tyłu, który oczywiście również miał miejsce. Ciosy na wątrobę to jest popisowy numer Michała Leśniaka. Bardzo lubi bić właśnie ten lewy hak gdzieś tam pod prawy łokieć. Marzę o tym, żeby dorównać Rickiemu Hattonowi. To jest takie jego sportowe marzenie. Zresztą Ricky Hatton także świetnie przecież bił te ciosy, szczególnie lewy na dół. Jego innym idolem, jak sam wspomina, jest Floyd Mayweather Jr. Pomalutko, skrupulatnie. Sekundant Hiszpana stara się wyciągnąć rękawicę. Jest tym cały czas problem. Boli bardzo. No i trudno zobaczyć coś tak, przez bandażę. Tak, tak, że to zostanie zdjęte. Oczywiście, no czekamy jest aż po... pewien mankament w tym sporcie. Szkoda, że Michał no, nie miał możliwości zebrania doświadczenia tak naprawdę z tak boksującym rywalem. No ale no, nie można mieć do niego o nic tak naprawdę pretensji, no bo zrobił wszystko, co tylko mógł. Oczywiście, że tak. Dominował fizycznie przede wszystkim w tym pojedynku. To jak najbardziej. Poza tym wiesz, Michał praktycznie nie miał przerwy w przygotowaniach, jak sam mówi. Wliczając, mówi oczywiście na ostatnią potyczkę, bo raptem miesiąc temu boksował z Mirosławem Serbanem. Mówi, że wyjechał raptem na 2-3 dni, ale tak naprawdę po to, żeby również na wyjeździe, na tych teoretycznie wakacjach potrenować i przygotować się do tego starcia z Marokańczykiem z hiszpańskim paszportem.
o rozmowie z Łukaszem Furmanem między innymi zdradził, że do tamtej walki z Mirosławem Srebanem wyszedł z poszytą ręką i podziurawioną łydką. Takich trochę ekscesów było. No ale posłuchajmy. Pojedynek wygrywa Michał Szupak Leśniak! 14 wygrana w karierze Michała Leśniaka, 4 zwycięstwo przed czasem. No cenne zwycięstwo z pewnością Michała Leśniaka i zobaczymy, co ma do powiedzenia po tym występie. Tak. No to przenieśmy się do Maćka Warszczaka. Michał, wielkie gratulacje. Gratulacje za wygraną, ale finał tej walki chyba nie do końca taki, na jaki liczyłeś. No liczyłem na mocną bitkę z nim. Myślałem, że tak potrwa walka do 6 rundy i po prostu skończyłem przed czasem. Taki miałem plan gdzieś tam w głowie. Wiadomo, że nigdy się nie liczy na knockout. No co, no knockout techniczny przez kontuzję rywala. Wydaje mi się, że udawany, bo parę razy huknąłem po dole. Zresztą było widać, jak od razu mnie potem sfaulował poniżej po prostu pasa. Co też bardzo poczułem, najmocniej to poczułem właśnie w walce. Właśnie ten jego cios. No i myślę, że gdzieś tam trafiłem z 2 razy 3 na wątrobę i myślę, że trochę mu to odechciało. Bo myślę, żeby z tą ręką mógł boksować bez problemu. Ja z gorszymi kontuzjami przez wszystkie walki boksowałem, na przykład ostatnio miałem szwy na ręce i jakoś nie płakałem, wychodziłem do ringu, boksowałem. Inne walki miałem 2 ręce złamane i boksowałem i jakoś to szło. Jeśli chodzi o ciebie, ty jesteś w gazie, ty jesteś w rytmie. Ostatnia wygrana we wrześniu z Czechem Srebanem. Czujesz, że jesteś w tym rytmie, w jakim powinieneś być w tym momencie? Myślę, że tak, no bo jeżeli boksujemy systematycznie z walki na walkę, wiadomo, to był bardzo mały okres tak naprawdę odpoczynku, więc ja tak naprawdę miałem 3-4 dni odpoczynku po gali, pojechałem nad morze do mojego przyjaciela Rafała Łazara, co bije się w Grombie. Tam odpocząłem te parę dni, no ale już jak się dowiedziałem, że na pewno boksuję tu na gali, no to od razu polecieliśmy robić na drążkach trening siłowy, taki rozruchowy po mojej walce, więc tak naprawdę odpoczynku za dużego nie miałem, choć nie powiem, troszkę lżej trenowałem niż do tamtej walki z tego powodu, żeby się przygotowania na siebie nie nałożyły, no bo jednak nie można tak cały czas być w gazie, nie wiadomo jakim, trzeba czasami zluzować, bo po prostu później przychodzi regres, a nie progres. A może to też był czynnik ważny w dzisiejszej walce, bo twój rywal nie walczył od 20 miesięcy, ty w tym czasie, zdaje się, 4 razy stawałeś w ringu. Czułeś tę przewagę również? 4 albo 5 nawet. Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, na pewno był bardzo niewygodny, było widać, że to kawał boksera, bo na przykład jak boksowałem z Srebanem, miał prawie 300 walk amatorskich, medalista mistrzostw Europy, medalista mistrzostw świata, a jednak był gardowcem, który na mnie szedł i łatwiej mi się z nim boksował, a ten jednak wciągał na kontry, z luzu boksował, spuszczał te ręce, gdzieś to mnie troszkę deprymowało i się denerwowałem, chciałem go po prostu ubić, że tak powiem, w żargonie bokserskim. No to niedosyt będzie można być może wkrótce w jednej z walk jakoś zaspokoić. No oby, miejmy taką nadzieję, żeby boksować jak najczęściej. Teraz wiadomo, na wszej nowej telewizji polskiej mamy więcej gal niż mieliśmy w poprzedniej telewizji, więc myślę, że będę częściej boksował i mój promotor Mariusz Grabowski z Mateuszem Burkiem będą mi robili po prostu częściej walki niż miałem wcześniej. I tego się trzymamy. Michał Leśniak, a my wracamy do naszego studia. Michał, gratulacje. Super. Jeden z najlepszych pięściarzy naszych czasów. Po zdominowaniu wagi junior ciężkiej, Oleksandr Usyk zamierza podbić królewską kategorię. Na jego drodze stanie obdarzony nokautującym ciosem Derek Chisora. Gala w Londynie. Usyk Chisora. 31 października w TVP Sport. A nasze studio żyje. Nasze studio cały czas się gotuje, bo z nami jest Mariusz Black Hands Wach. Witamy serdecznie. Witam wszystkich. I Damian Wrzesiński. Witamy pięknie. Witam również wszystkich serdecznie. Zacznijmy, panowie, od tego, co działo się w ciężkiej wadze. I tutaj oczywiście pytanie do Mariusza, bo walka Sosińskiego z Bodziochem to była taka bijatyka, powiedziałbym. To, co kibice mam wrażenie, nie lubią. Na pewno dla oka, dla kibiców. Zajebisty pojedynek. Widziałem 4 rundy, bo musiałem niestety uciekać do Kamila, ale te 4 rundy naprawdę w szybkim tempie, mocne ciosy i tam każdy mógł wygrać w każdej sekundzie tego pojedynku. Dla oka kibica było to naprawdę mega fajny pojedynek.
Ja też to, Damian, podkreślam, że kibic, który siada przy telewizorze, chce mieć trochę rozrywki. Dzisiaj tę rozrywkę i od Kamila Bodziocha, i od Jakuba Sosińskiego dostał. Tak, oczywiście. Ja nawet bym podkreślił, że od pierwszych walk dzisiaj w ogóle można powiedzieć, są emocje. Ja tutaj od początku do końca praktycznie gdzieś tam kibicowałem każdemu z chłopaków, którzy byli dzisiaj w ringu, bo dużo boksowali w sumie wszyscy moi znajomi, można powiedzieć. A Kamil Bodzioch też trenuje z nami w Szamotuju Boxing Team i też bardzo właśnie krzyczałem, dopingowałem go razem z kolegami i gardło mnie przez to jeszcze boli. Damian, zbliża się twoja walka 21 listopada w Szydłowcu. Zdaje się, że rywal już jest na horyzoncie. Już wszystko tam jest w zasadzie dopięte na ostatni guzik. No na ostatni guzik jeszcze nie jest dopięte, dlatego jakby nie podaję jeszcze rywala do wiadomości. Ale myślę, że na dniach już jak będzie tylko już wszystko dopięte na ostatni guzik, to podam rywala. Na pewno rywal ciekawy i jeżeli dojdzie do skutku, to na pewno kibice mogą liczyć na bardzo ciekawą walkę. Będziemy czekali, będziemy sprawdzali. Mariusz, mówiłem o tych twoich czarnych łapach, bo jesteś dzisiaj w narożniku Kamila Łaszczyka. Byłeś przed chwilą w szatni, rozgrzewałeś, trzymałeś tarczę, zadbałeś o to, żeby Kamil Łaszczyk nam tutaj w walce wieczoru dostarczył rozrywki. Jak to wyglądało na dosłownie chwilę przed walką? Nie, na pewno Kamil jest skoncentrowany, on wie po co wchodzi do tego ringu. Wie, że to jest kolejna jego przeszkoda, ale on ma naprawdę wyższe cele, tak? On ten pojedynek nie traktuję jako taka zabawa, ale podchodził poważnie do tego pojedynku, ale na pewno zdecydowanie wygra ten pojedynek. Walka wieczoru z Francuzem Kevinem Escanezem. Jeszcze słowo, Mariusz, do ciebie o Francję właśnie, bo słyszę, że z Francji przychodzą listy, maile, kontrakty i oferty na konkretny pojedynek z dużym pięściarzem i dobrym pięściarzem. Tak, ale to na papierze to już mamy 6 pojedynków zakontraktowanych. W przyszłym tygodniu wszystko się rozstrzygnie i zobaczymy. No ja mówię, że ja trenuję, nie podniecam się żadnym nazwiskiem. Coś będzie konkretnego, to wtedy się na pewno kibice dowiedzą. Ja zacznę trenować pod tego konkretnego zawodnika, jadę i robię swoją. Walka wieczoru, Kamil Łaszczyk, Kevin Escanez. Czego się, Damian, spodziewasz po Kamilu, który potrafi nam dostarczyć w ringu fajerwerki? Dzisiaj, za chwilę w ringu te fajerwerki dostaniemy? Ja myślę, że jak najbardziej. No, Kamil z walki na walkę, w ostatnich walkach, w swoich dwóch walkach, przynajmniej z Ukraińcem Jegorowem i ostatnio tutaj z Polakiem też walczył. Goodlem, tak? Tak, z Goodlem, z Piotrem Goodlem, tak więc pokazał, że się rozwija, bo kilka naprawdę fajnych elementów pokazał technicznych w swoim boksie, które mi się też osobiście podobają i czyli to świadczy o tym, że idzie cały czas do przodu i ja myślę, że dzisiaj bezdyskusyjnie powinien walkę wygrać. Widziałeś, Mariusz, Kamila z bliska, masz najlepszą z nas wiedzę. Francuz Escanez padnie tutaj we Wrocławiu i będzie zwycięstwo przez KO? Wiadomo, nie powinno się coś takiego mówić, tak? Kamil się nie nastawia się na knockout, ale na pewno jak zobaczy, że jest możliwość, jak ma być walka przerwana przed czasem, będzie przerwana, ale po dołach, na dołach, gdzieś tam dostanie mocny cios przeciwnika Kamila na dół i będzie wtedy przerwana pojedynek. Drodzy Państwo, już tylko walka wieczoru przed nami. Kamil Łaszczyk, niepokonany w 28 walkach, i Francuz Kevin Escanez, który nigdy nie leżał na macie ringu, a będziemy chcieli razem z Kamilem sprawić przede wszystkim Kamil, że on na te deski padnie. Państwa i moimi gośćmi byli Mariusz Wach, dziękuję pięknie. Dziękuję. Damian Wrzesiński, dzięki ślicznie. Dziękuję również. A my już przenosimy się do Sebastiana Szczęsnego, Grzegorza Proksy i zaczynamy walkę wieczoru. MB Boxing Night, następna przeszkoda. Ladies and gentlemen, panie i panowie, MB Boxing Night, odsłona 8. Następna przeszkoda już teraz. Zapraszam Państwa na walkę wieczoru. Kategoria piórkowa, pojedynek kontraktowany na 10 rund. Oto narożnik niebieski. A do niego wywołuje zawodnika z Francji. 11 zawodowych pojedynków, 8 wygranych, 2 przegrane, 1 pojedynek zremisowany. Przed Państwem Kevin Escanez! Pomaga ty, ale
S4 Green Arco. Bien sûr qu'ils m'ont raté. Bien sûr. Solide dans la bulle, sur le plateau. Shifter Pro. Contresens. Ma chérie, tiens, contresens. Tout à où j'étais quand je mettais des 5 euros d'essence. Je veux nous faire la guerre. Par Dieu, c'est B. Ça prend ton OG, ça prend ta gadget, ça prend ta CB. Le téléphone bip. Que tu prends la guerre. C'est Marseille, bébé. Ça m'est rassé, bébé. Wesh, alors ma race. Kevin, Kevin Escanes, Francia. Guitarisé, oh, ACDC, oh, on se croit c'est sûr, tétanisé. Ladies and gentlemen, panie i panowie, to narożnik czerwony. A do niego wywołuje zawodnika z Polski. Stajnie MB Promotions i Mazur Boxing. Sześciokrotny mistrz Polski, a także wicemistrz Europy. 28 zawodowych pojedynków. Wszystkie pojedynki wygrane, w tym 10 przez KO. Przed państwem Kamil Szczurek Łaszczyk. Aniołowie, jeśli tylko są, kryją się w metalowych bunkrach. Takie listy szybko drą. Chcą mnie dziś, chcą mnie widzieć jutro. Paru kumpli tam jest. Łaszczyk! Że krzyżyk tecze w usta, nauczeni nie bać się. Tylko coś nie pozwala usnąć. Drodzy państwo, zanim opowiem państwu o tym pojedynku, proszę, aby publiczność powstała. Hymny narodowe. Rozpoczynamy od hymnu Francji. Drodzy państwo, teraz serca w górę. Hymn Polski. Go, proszę państwa, Kamil Łaszczyk, Kevin Escanes. Escanes, tak jest. No ciekawe, Kamil Łaszczyk wchodził do ringu w rytm utworu Mała Wojna grupy Lady Punk. No i tamte słowa, zawsze iść rozkaz, który mam we krwi. Małą wojnę w sobie mieć, z każdym z was walczyć do utraty tchu i bez słów mogę zwalić siebie z nóg, wrogu mój. No i czy zwali z nóg dzisiaj Kevina Escanes? To jest pytanie, bardzo liczy, chciałby, mówi o tym Kamil Łaszczyk, wygrać przed czasem. On mówi, ale on ma dwie ręce, ja mam dwie ręce, on ma jedną głowę, ja mam jedną głowę. Zobaczymy, jak to się wszystko w ringu potoczy.
No, z pewnością ogromna odpowiedzialność przed Kamilem Łaszczykiem. Tutaj nie ma co lekceważyć rywala. On jest naprawdę w dobrej formie, bardzo zdeterminowany, bardzo chcący stoczyć wreszcie pojedynek o tytuł mistrza Europy. Jurek Mazur, jego promotor również w ringu, który bardzo wspiera poczynania tego pięściarza, oczywiście przy współpracy z Mateuszem Borkiem. Tak, Piotr Wilczyński oczywiście i Piotrek, który odpowiadał, że te przygotowania, to nie było tam nic spektakularnego. Wszystkie przygotowania, które Piotrek razem z Kamilem przeprowadzali, to są przygotowania, które miały miejsce w Dzierżoniowie. Paru sparring partnerów, ale też bez fajerwerków, trudny okres, mówi, co nie zmienia faktu, że udało nam się dobrze do tego pojedynku przygotować. No, jeszcze nie widziałem tak naprawdę słabo przygotowanego Łaszczyka. On jest naprawdę sportowcem pełną gębą. I tutaj niesamowicie zdeterminowany, spokojnie. Ciekawe, jaki ten game plan Piotrek Wilczewski wspólnie z Kamilem Łaszczykiem na pojedynek z Kevinem Eskaniem przygotowali. Początek rundy spokojny w wykonaniu Francuza. Widzimy, jak chce wyczuć. Natomiast Kamil nie czeka zbyt długo, od razu głęboki pressing. Też szuka gdzieś wątroby. Stara się obchodzić, tak jak teraz widzieliśmy go już w takim wykonaniu, chociażby w pojedynku z Piotrem Gudlem, gdzie naprawdę to trenowane było dosyć długo w tamtym pojedynku, aż w końcu przyniosło efekt. No tak, tylko mówmy się, wtedy Piotrek Gudel przyjechał, faktycznie był rywalem Kamila Łaszczyka po to, żeby Kamil pokazał się, żeby dać tę walkę, żeby ta walka się pojawiła. Co nie zmienia faktu, że tam no bezlitośnie oprzedł się z Piotrem Gudlem Kamil Łaszczyk. Kończąc tę walkę przed czasem, teraz naprawdę przyjął mocny cios. Tak. Eskanie, pokazał próbkę swojej siły Łaszczyk. No, widać w zwarciu ogromną różnicę w dynamice wyprowadzania ciosów. Te kombinacje są złożone, wcześniej zaplanowane. Nie bierze się tutaj za dużo nic z przypadku, choć teraz lewym prostym zastopował próbę przeprowadzenia akcji Polakowi. Kolejny raz, no, będzie z pewnością to częsty obrazek, no bo jak gdyby nie ma tutaj większej finezy. Lewy. Dobry lewy sierpowy. Tak, idealnie. Króciutki. Na A z Kevinem Eskaniem próbowałeś rozmawiać może przed, czy nie? Ale leble. Aha, no. No ładnie, poszukał teraz wątroby. Kamil podwójny, lewy i prawy na dół i teraz cała kombinacja. Bardzo ładnie to złożył. Tak, kolejny lewy, który wszedł tam pod prawy łokieć. Cały czas nisko, pochylone, gdzieś prawy kilkukrotnie już przestrzelony. Widać, że dąży do takiego akcentu zdecydowanego w tej rundzie Polak. Ale już myślę, że Eskanie nie nabrał naprawdę respektu przed Kamilem po tych ciosach, które przy linach zaaplikował mu Kamil Łaszczyk. Tam trzy naprawdę takie bardzo mocne uderzenia, jeden na korpus, drugi na głowę, doszły celu. Podpowiada Piotrek Wilczewski, żeby prawy góra, lewy dół. Moment. Zatrzymał się z tym balansem. Kamil od razu wykorzystał to Francuz. Lewy podrzutkowy, prawy sierpowy, teraz lewy na dół. Różnicuje te ciosy. Naprawdę z wielką przyjemnością ogląda się Kamila Łaszczyka. Tak, szybkość, dobry balans, powiem tak. Teraz. Tak, uniknął tych kilku mocnych ciosów rywala. Jest Kamil tutaj w pierwszej odsłonie, no, mocno zdziwiony. A pierwsze kroki Kamil Łaszczyk stawiał w Wardii Wrocław, boksuje przecież tutaj przed swoją własną publiczną. Miał wtedy 13 lat, pod okiem Mariusza Cieślaka i Grzegorza Strugały. Na treningi zaprowadził Kamila wujek, wcześniej karate, judo. Jak sam mówi, wspomina Kamil Łaszczyk, że to raczej się nie przelewało, a jeżeli chodzi o treningi na gwardii, można było trenować za darmo. I mówi, że od razu zakochał się tak naprawdę w tym sporcie. I no nie zaczynało się to najlepiej, bowiem
bardzo krótkim okresie trenowania wyszedł do pierwszego sparingu. Zmierzył się wtedy z Robertem Wrońskim, który wtedy rok trenował, a po 3 miesiącach treningu był Kamil Łaszczyk. Mówi, że dostał straszne lanie, ale następnego dnia przyszedł, że on natychmiast chce rewanżu. To pokazało charakter. Determinację, dokładnie. I mówi, że ten rewanż to było drugie i to jeszcze gorsze lanie. No, w narożniku Kamila Łaszczyka również pomaga Mariusz Wach. Tak, tutaj no to... przyjaciele z wspólnie trenują w Dzierżoniowie w Jimmy Global Boxing. No, aktywniej zaczął lewą ręką to drugie starcie. I prawie doszedł. Idealnie. Piękny timing. Wymierzył. Strzelił. Bardzo ładnie. Szuka sobie miejsca. Tam te ciosy teraz lewy prosty prawie się podał. Oczywiście nie na pełną moc, jaką posiada Kamil właśnie po to, aby próbować otwierać rywala. A jeszcze czekam na ten, oczywiście już dużo ciosów na korpus było, ale kiedy rozmawiałem z Kamilem Szczekiem, mówi, że spróbuje właśnie tymi ciosami na dół jakoś tam tego rywala rozmontować. Duży takie... spokój w obronie, Polak. Bez wymowy te ciosy, jakby nie wierzył sam Skanie w to, że te ciosy cokolwiek mogą tutaj zdziałać. A tymczasem Łaszczyk naprawdę zdecydowanie większa wymowa. Dobry lewy sierpowy, nice. Co patrzył. No tutaj wiemy, w tym właśnie tutaj za bardzo chyba chce Kamil wszystko pokazać naraz w tej drugiej odsłonie. Spokojnie powinien odczekać sobie, właśnie tym balansem wyprowadza się rywala z równowagi. Teraz potrójnie lewy sierpowe. Tak. Gdzieś w okolicy ucha, w odpowiedzi taki mocny na dół Escanieza, natomiast... Ale przegląd sytuacji, panowanie w ringu w tym momencie. Bardzo ładny sidestep z odpowiednim zmianą pozycji ustawienia do rywala. Teraz to przejście Kamila Łaszczyka. Ale on wylądował na bloku. To jest ładne odchylenie, lewy sierpowy, prawy prosty. Ale szerzej stanął na nogach, Kamil, zauważ. Szerzej stanął na nogach błyskawiczny. Ten ruch tułowia do tyłu i do przodu potem był zdecydowanie szybszy. Wziął się to z tego, że zaczął wreszcie balansować, wydłużać dystans ruchem tułowia. Dobry, tak. Prawy na korpus. To jest to, o co prosiłeś, Sebastian, tak naprawdę. Tak, no bo naprawdę z wielką przyjemnością widać, jak składa się Kamil do tych ciosów. To jest naprawdę technicznie pięknie to wszystko. I prawy sierpowy. Ależ czekał i potem wystrzelił tym prawym Kamil Łaszczyk. Pół minut do zakończenia drugiej odsłony. Tutaj ta druga, to też kompletna dominacja w poczynaniach naszego Kamila. No nie, zepchnięty do głębokiej defensywy Eskanie. Próbuje ewentualnie wyjść teraz lewym sierpem. Szczelna ta podwójna garda. Pewnie się czuje. Unik rotacyjny. Ładnie się to ogląda, no to wiemy. Tego już znamy Kamila z tych ruchów, które ma. Do wiwatu wygrana druga runda przez Kamila Łaszczyka. Ponad 130 walk amatorskich. Boks olimpijski Kamila Łaszczyka. 123 walki wygrane, 7 porażek. 6-krotny mistrz Polski w różnych kategoriach wiekowych. Mistrz Polski juniorów, kadetów do lat 20. Oczywiście medalista mistrzostw Polski seniorów. Boksował na mistrzostwach Europy kadetów w 2007 roku. Przegrał tam w świecie z Jamesem Dickensem. Odwaliny, ta budowa Kamila Łaszczyka to naprawdę bardzo mocny. Zaczął karierę w Stanach Zjednoczonych, mówimy o karierze zawodowej, bo jak sam wspominał, to USA i Wielka Brytania to wtedy były te miejsca, gdzie rzeczywiście można było z rozmachem rozpocząć swoją karierę. Poza tym sparing partnerzy. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych miałeś ich 30, 40, 50, a w Polsce 2-3, no to, że jeżeli chciałeś poprawiać swoją formę i prezentować się coraz lepiej, no to tylko tam. No ale Seba, to mu się udało. Przecież tam zwyciężył z Kevinem Farmerem, który był przecież mistrzem świata Federacja IBF bodajże. Tak. I to w pewnym stylu teraz. Rozpoczynamy trzecią rundę. Ładny lewy podbródkowy. Tak, zobaczył, że dosyć... I prawy sierpowy. Dał się teraz zaskoczyć prawym prostym Polak. Pięknie, znowu ta lewa ręka tam pod prawy łokieć, naprawdę widać, że jest to, no,
odruch już. Tutaj już nie patrzy, nie mierzy. On ciało samo wykonuje w zasadzie całą sekwencję ruchów. I lewy sierpowy, tak. On stara się teraz zamknąć w narożniku, ale to się raczej nie uda. Dobrze, od razu obrócił rywala. No, nie lubię takich zagrywek w tył głowy, ciosów, tym bardziej w klinczu. Och, to był dobry pomysł. Troszeczkę centymetrów jednak przy tym prawym sierpowym zabrakło. No i teraz zwraca uwagę Skania. Ja przeprosił. Kamil Łaszczyk i błyskawicznie lewy podbródkowy. A nie, jeżeli popatrzymy teraz na to spektrum ciosów, znakomita akcja. Lewy na dół, lewy na górę i później prawą ręką zakończył tę akcję Kamil Łaszczyk. Ileż w różnych płaszczyznach, różne kombinacje składające. Naprawdę ten wachlarz technik, który prezentuje nam Kamil i w ofensywie, i w defensywie, jest imponujący. To się, tak o czym wspominałeś, pozwoli, że powtórzę, to się przyjemnie ogląda. Z pewnością przyjemnie się ogląda, ale mnie najbardziej imponuje osobiście inteligencja ringowa Kamila Łaszczyka. Przed momentem zabrakło kilku centymetrów na ten prawy sierpowy. Od razu wydłużył ten cios, ponowił tą samą akcję. Niestety Francuz przybliżył się i tam już padł cios w tył głowy, choć dobrze wymierzony. Walka zakontraktowana na 10 rund. Prawy na dół, lewy na dół. Strzela taka tam rywala, nie da sobie... Prawy sierpowy teraz, ładnie! Po lewym prostym! No, pochwaliłem Francuza troszeczkę chyba zbyt wcześnie. Wydawało się, że to jest szczelna garda, nic wielkiego się nie dzieje. Wydłużył dystans Łaszczyk i wystrzelił z dystansu lewy, prawy sierpowy. Ale pokiwał głową teraz przed momentem Eskanie, nic się to nie jest stało. Dobra mina do złej gry, Seba. Znaczy, może jest dobrym aktorem, no. Jeszcze raz, prawy teraz troszeczkę przestrzelony, na rękawice wyłapał ten cios Eskanie. Sada w tył głowy. Zwraca na to tak, Duszek Łagosz, uwagę. Daj, timing pięknie. Ależ znakomicie się tam złożył Kamil Łaszczyk. Jakżeż on dużo widzi te miejsca, którędy poprowadzić rękę, jak w nieszablonowy sposób wyprowadzić ten cios. No przecież ten prawy, ta ręka szła po jakimś łuku takim podwójnym, a idealnie znalazła miejsce do głowy Kevina Eskanie. Francuz, to o czym wspominaliśmy, zresztą nie pierwszy dzisiaj zawodnik, który również łączył kickboxing z boksem. W 2013 roku walczył Mistrzostwo Świata na Federacji ISKA Kevin Eskanie. Przegrał tę walkę z Mohamedem Bülöfem. Z kolei w 2012 roku uczestnik gali Noc Gladiatorów tam zremisował znamitym Beszarefem. To, o czym wspominają, o czym mówią między innymi jego rywale, opisując, że jest niedbały w defensywie. Często opuszcza lewą rękę, jest dobry do skontrowania, o czym, co wykorzystał Florian Monte w walce o pas frankofoński Federacji WBC. To był ostatni pojedynek, który toczył właśnie Kevin Eskanie, który przegrał. Ale te błędy, dokładnie te błędy popełnia również tutaj, co już parę razy Kamil Łaszczyk wykorzystał. To sztuka boksowania na błędach rywala. No to dzisiaj robi Kamil. Czwarte starcie. Tak spokojnie zaczyna. Widać, że tu już nie są tak silne i dynamiczne ciosy, jak w tej końcówce. Dobrze, poszukał lewego na korpus. Stara się podnosić tą podwójną gardę coraz wyżej prostymi ciosami. Po raz kolejny lewa na dół, naprawdę. To... Aby wystrzelić tym lewym na korpus. Ale trafił Francuz na korpus znowu. No tak, tylko zobacz, o ile wolniejsze są te ciosy, które wyprowadza schowane gdzieś tam. Te łokcie przycisnął do ciała Kamil Łaszczyk, ale też jest prawie. Dobry prawy na korpus, kolejny Kamila. Teraz ładny prawy overhand. Dać tę złudną nadzieję rywalowi, że coś może spróbować tutaj uszczknąć, kiedy okłada mnie, a ja wtedy go skontruję naprawdę bardzo mocno i kto wie, może zakończę tę walkę. Optar. Buty o matę widocznie jest śliska, to też mówił Oskar Wierzyński, że gdzieś tam ślisko dosyć na ringu. Dobry prawy teraz na lewą rękę. Ale przedarł się tam tym ciosem. W tym samym momencie zadał prawy, co lewy starał się Eskanie wyprowadzić.
musi uważać na głowę. Wiemy, tak, że Kamil ma tą tendencję, że tam te łuki pękają dosyć często. Ładny prawy kolejny. Ale też zamortyzował siłę tego ciosu Eskanie. To też trzeba oddać Francuzowi, że potrafił to zejść tutaj troszeczkę z linii tego uderzenia. No nie ma recepty w ogóle. Francuz na poczytania Polaka nie ma pomysłu za bardzo. Robi co może. O nie, umówmy się, że nie stanowi dla Kamila Błaszczyka żadnego zagrożenia, bo i wymowa jego ciosów, kiedy Kamil jest schowany za podwójną gardą, gdzie próbuje gdzieś tam sięgnąć za proszę, a skarcony jest takim tak, teraz przed momentem błyskawicznym lewym sierpem pokazał ręce, no dawaj. No, teraz będzie się starał się lewą rękawicą ściągać rękawicę rywala, po to, aby tam gdzieś umieścić. Dobra kombinacja, zakończona ciosem podbródkowym. Dużo przyjemności czerpie dzisiaj w ringu, z przebywania w ringu Kamil Łaszczyk. To widać, tą finezję, tę radość i polot w jego boksie. Dobrze, bardzo ładnie. Lewy korpus i lewy prost. Widzimy, jak boi się zaryzykować nawet lewego prostego. W takim zwolnionym tempie wyprowadza to Francuz. Więc ta dynamika Polaka jest zdecydowanie większa i niebezpieczna. Dobra próba prawego podbródkowego, ale lewy sierpowy to był ten celny cios, który zakończył kombinację. Ale teraz 2, 3, 4, 5, 6 ciosów Eskanie, ale... A, w odpowiedzi, proszę. Jeden, ale jakże soczysty. Z odpowiednią dawką siły. Teraz poszedł taki lewy na lewy z Kevinem Eskanie. Oczywiście kolejna runda dla Kamila Błaszczyka. Wspominałeś, to był ten 2012 rok, kiedy pokonał Tevina Farmera, późniejszego mistrza świata Federacji IBF. On opowiada, że opowiadał i wspominał Kamil Błaszczyk, że on obserwował walki Farmera i wówczas to jego sztab przekonał, że to jednak nie, że za wcześnie, że żeby nie ruszał może na, bo to bardzo niewygodny rywal, no, ale on jak sam mówi, że no, jeżeli kto jak nie on, no to natychmiast ówczesnym wtedy promotorem Mariuszem Kołodziejem przekonał promotora, powalczyliśmy, no i udało się wygrać. Przecież 2013 rok, Kamil Błaszczyk był trzecim pięściarzem wagi piórkowej na świecie. 2015 rok, walka przecież z Jose Luisem Araizą, gdzie też pokazał swoją niesamowitą charyzmę i tę wolę walki. Kamil Błaszczyk dwukrotnie liczony w drugiej rundzie, a wygrał ostatecznie przed czasem szóstym. Zaczynamy. Pora na kolejne starcie. Tak, piąta runda. Piąta odsłona. No, tutaj bardzo podenerwowana partnerka Kamila stresuje się bardzo, a tutaj za bardzo chyba też nie ma czym, bo w pełnej kontroli jest Polak. Tutaj ma wszystko pod kontrolą Kamil Błaszczyk. Krzywdę żadnej sobie zrobić nie pozwoli. On już dokładnie wie, co wniósł do ringu Kevin Eskanie, jakie są jego mocne, jakie słabe strony. No i teraz po prostu boksować i dawać nam przyjemność w oglądaniu tego. Dobry prawy na korpus. Przejmił się ten prawy teraz przez podwójną gardę. Przyspieszył kilkoma ciosami Kamil. Troszeczkę rozluźnił się w obronie, cofając się w linii prostej. Dobry lewy prosty. Ładnie, lewy prosty znowu wydłużony. Och, idealnie, dosłownie widział tę nadlatującą prawą rękę. Zrobił minimalny ruch ciałem w lewą stronę i w cudowny sposób skontrował Francuza. Rozluźnia obręcz barkową podwójnym lewym prostym. Teraz zbił próbę lewego prostego. Eskanie. Ich pięknie. Lewy podbródkowy, prawy prosty później. W momencie, kiedy rozpoczynał swoją akcję, był odsłonięty Francuz. Te momenty doskonale widzi Kamil Błaszczyk i potrafi je wykorzystać. Zresztą nie, to nie po raz pierwszy, kiedy rusza do ataku. Wówczas natychmiast nadziewa się na ciosy, na pięść Kamila. Tak, ma to wypracowane. W momencie, kiedy Francuz bije prawy na korpus, taki hak, od razu z tej samej ręki Kamil odpowiada. Z lewy sierpowy, tak, taki króciutki nawet, ale błyskawicznie wyprowadzony. No, spokojnie, stara się szachować rywala. No, nie za bardzo skory do ataku jest tak naprawdę. Eskanie.
Obawia się tego bardzo mocno. Dobry, nie, tu kiwa głową, ale poczuł ten cios. Bardzo ładnie, nisko ręce. Potrafi się zabawić w ringu Kamil Łaszczyk. To jest ogromne zaufanie do własnego refleksu, do własnego wyczucia dystansu. Ale to wszystko Kamil ma bezpośredni prawy, bardzo ładnie nad lewą ręką. No i lewy sierpowy rzuca na matę Łaszczyka. Na moment zagapił się Polak i w ogromnych tarapatach jest teraz. 5, 6, 7. Chcesz walczyć? No, będzie. Zbyt pewnie poczuł się tak, przez moment. No, konszalancja i teraz dokładnie. Koniec. Kongratuję Kamila, no. Ma minutę. No ta runda przegrana 10-8, ale to nic nie szkodzi. Najważniejsze, aby mógł Polak dojść do siebie. Tylko wiesz, co jest tutaj ważne? Ważne jest to, że Francuz w tym momencie uwierzy. Francuz ruszy do przodu. Francuz się otworzy, bo poczuł swoją szansę. Myślę, że za moment zobaczymy powtórce raz jeszcze tą końcówkę tego starcia. A i ten cios, który rzucił Kamila Łaszczyka na deski. To jest też, kiedy poczujesz się zbyt pewnie, kiedy troszeczkę... Zwróćmy uwagę, tutaj balans z opuszczonymi dłońmi, no i ten lewy sierpowy. Czysto na punkt trafił Francuz. Oj. No, gdyby do tego dołożył jeszcze biodra, tego zabrakło, to był ruch w zasadzie barku i ręki, to myślę, że mogłoby być już po walce. No niedobrze, będzie potrzebował teraz trochę czasu, powinien tańczyć na ringu, łapać każdą sekundę, aby nawet odpuścić tą rundę. Ale spokojnie. Nic na siłę. Dać się zregenerować się organizmowi. Ważne, żeby nie próbował teraz przekonać nas wszystkich, że to był przypadek, że on tutaj ruszy, że on panuje w ringu. Nie, spokojnie. Tak, mocny prawy sierpowy teraz. No widzimy, no to jest właśnie ten mankament tych pojedynków, które wydawają się być na przetarcie, być na podtrzymywanie aktywności fizycznej z pięściarzem, który nie jest do końca być może teraz w ofensywie. No ale to nic dziwnego, że Eskanie ruszył. Ja o tym mówiłem przecież, że po takim knockdownie nie dochodzi się od tak błyskawicznie do siebie. Skutki tego ciosu Kamil jeszcze przecież odczuwa. Wie o tym dokładnie Eskanie. Ale wspominaliśmy, Grzesiek, przecież o tej inteligencji ringowej Kamila Łaszczyka. On już takiego błędu więcej nie popełni. No miejmy nadzieję, tutaj potrzebuje jeszcze trochę czas. Dobry, prawy nakładany i spokojnie, niech kontroluje wydarzenia w ringu. Poprzez lewą rękę. No zapachniało taką sensacją, gdzie wydawało się, że wszystko jest pod pełną kontrolą. I dobry cios na korpus, kończący tą kombinację. Musi utrzymywać w tym półdystansie ręce wysoko. Ja myślę, że w tym momencie już, że nie będziemy widzieli Kamila Łaszczyka z opuszczonymi rękami, na balansie tylko tułowia, bowiem przekonał się przed momentem, czym to się kończy. Dwa mocne, tutaj i teraz wyżej ręce, Kamil. O tak, dokładnie. Tak, nogi najważniejsze, to jest najlepszy przyjaciel pięściarza tak naprawdę. Aby łapać, zrywać dystans. Korzystać, ale wróciło miejsce na ringu. Ale wróciło to takie skupienie w tej chwili u Kamila. Ta pełna koncentracja, fokus nad rywalem i znowu buduje swoją przewagę. Tak, on w tej rundzie oczywiście jest lepszy. Dużo lepszy bowiem i ostrożniejszy. To bez dwóch zdań. No, w tył głowy teraz cios. Co jest najważniejsze, być może wróciła kontrola i prowadzi tą rundę. Natomiast cały czas Francuz poluje na jeden cios. Nie ma takiej dynamiki, nie ma tej siły, której miał Kamil w poprzednich starciach, więc potrzebuje trochę czasu na to, aby dojść w pełni sił do siebie. O, złapał teraz lewym sierpowym, ten prawy również bardzo mocny. Ale też potrzebuje Kamil w tym momencie znowu paru akcji takich, żeby znowu poczuć się pewniej w ringu. Zdecydowanie, znowu uniknąć, zejść poniżej ciosu, ale z trzymaną gardą. Ale nie może zostawać w miejscu, musi korzystać z pracy nóg. Mają zdecydowanie lepszą od rywala. Ładnie po przepuszczeniu teraz, ale minimalnie. No i przyjął też lewy sierpowy przed momentem Polak, ale już nie zrobił takiego wielkiego wrażenia jak poprzedni. No i Piotr Wilczewski wyżej ręce podpowiada. Ostatnie 10 sekund, dobrze. Bardzo ładnie, kapitalna akcja. Mówiłem, poluje na jeden mocny cios Francuz. A tymczasem dwa przyjął. I nie ma się. Dalej końcówka, bardzo dobrze. Rudy ma Kamila, zdecydowanie.
i spokojnie, bez podpalania się, należy tak boksować. No przecież mówiliśmy o tym, że my, sam Kamil przecież o tym mówi, że jego ambicje sportowe są dużo większe. To jest kolejna walka, która ma go zbliżyć do tego upragnionego celu. Być może na początek walki o tytuł mistrza Europy. Jest 13 w rankingu EBO, mistrzem Mauro Forte z Włoch. Ale tam są przecież takie nazwiska jak Carl Frampton, Kit Galahad, Kiko Martinez z Hiszpanii. A po tych dobrych walkach po powrocie na ring, bo jak pamiętamy, Kamil miał przecież przerwę w boksie. Miał pretensje do siebie bardzo duże o to, że nie dbał o swoje interesy. Mówi, nie chcę tu obwiniać promotorów, nikogo. Był trudny czas, posypały się sprawy mu zawodowe, rodzinne, kontuzje. Pomogła mu narzeczona właśnie, Sylwia, która wyjaśniła, że powinien robić to, co kochał. Wrócił do boksu. No i po tym, jak się dobrze zaprezentował, nie tak dawno, bowiem w sierpniu dostał propozycję walki z Carlem Framptonem w limicie superpiórkowej. Łaszczyk, jak mówi, nie przyjął walki na 10 dni przed terminem. Zbyt dobry rywal, tym bardziej, że dopiero co, jak wspominał, tak naprawdę wrócił z wakacji. Ale jest dostrzeżony na świecie, a jego przecież cel to walka z tą światową czołówką. No, musi być czujny. Mimo wszystko, my jesteśmy przy 7. odsłonie. I spokojnie kontrolował. Och, teraz też ryzykowne to odchylenie. No i teraz, czy mu się po prostu udało, czy on wie, że na tyle trzeba się odchylić, by uniknąć ciosu rywala? Nie, no wiadomo, że jest to pewne świadomość. Dobry lewy na wątrobę, ale musi podnieść ręce! Kamil, bo tam jest ciągle Francuz, wyprowadza mocne ciosy. Ach, teraz z kolei Francuz koncentrował się prawy, był na dół, znowu lewy i znowu wróciły ręce na szczęście u Kamila Łaszczyka do góry. Podbródkowy. Niebezpieczne są te wymiany w półdystansie. Podwójny prawy i lewy. Dobrze, ładnie przedoczył ten cios bardzo na żołądek Francuz. Odczuł zdecydowanie, aż ugiął się pod siłą ciosu Polaka. Schowany, zepchnięty do głębokiej defensywy. Eskanie, ale to jest jeszcze bardzo dużo czasu. Minuta i 45 sekund do końca 7. rundy. Aż nabrał rumieńczy w ten pojedynek. Dobrze. Ładnie, prawy na dół, idealnie. Pięknie przymierzył, ze skróceniem dystansu, z wejściem po nogami pod rywala. Półmetek 7. odsłony. Za nami. To jest taka cisza przed burzą w każdym miejscu, kiedy tutaj on obaj podchodzi. To są te elementy, które uwielbia Eskanie, kiedy w półdystansie może pobić się z Kamilem Łaszczykiem. Tak, powolutku wraca do tej... Dynamik teraz! Przyjął Kamil Łaszczyk, niebezpieczna sytuacja, znowu się odsłonił. Zapewnie poczuł się, gdzie odzyskiwał tą dynamikę, tą siłę, zaczyna... Wydawało się, że odzyskuje kontrolę nad tym. Widzimy, że te ciosy już nie mają tej dynamiki. Potrzebuje trochę czasu, musi obchodzić, pracować nogami jak najczęściej, schodzić na boki. To są głupie takie błędy, dobry, prawy, tak, prawy, ale nie ma go już idealnie. Tak. Za moment, ostatnie sekundy tego starcia. I jeszcze tutaj podkręca tempo w końcówce Kamil Łaszczyk. 2-3 mocne uderzenia. No i z takiej historii, którą Kamil Łaszczyk zaczął pisać w pierwszych rundach, nagle pojawiły się rozdziały, które są nasycone niesamowitymi emocjami. Które i dramaturgią. I dramaturgią, dokładnie, kiedy pojawiły się błędy u Kamila Łaszczyka, który wykorzystał Eskanie. Mówię o tym, to jest pięściarz, który ma doświadczenie amatorskie, nie tylko, wspomniałem też o tym kickboxingu, ale tak mało istotne w tym momencie. Istotne w tym momencie jest to, że Eskanie uwierzył, że może dorwać się i dobrać się do skóry Kamilowi Łaszczykowi. Były problemy w poprzednim starciu, dwie rundy temu. Były problemy również w tej rundzie. Tutaj miałem pokorki właśnie tego balansu Kamila, gdzie nogi nie nadążyły. Tak czyściutko patrzył Eskanie, gdzie uderzyć. Bardzo ładnie utrzymał ten dystans. Sięgnął parę razy Kamila. No i potem już tylko kontynuował tę akcję.
Ósme starcie. Trzy rundy do końca tego pojedynku. Dobry lewy sierpowy, Polaka. Tak, chciał zastopować troszeczkę te ambicje Eskanie, który bardzo agresywnie ruszył w tej ósmej rundzie, prawy sierpowy. Ręce. Dobry lewy sierpowy teraz. Oj, rozbity prawy ubrzegowy u Francuza. Ale musi uważać. Nie na wszelką cenę na wybitkę. Widać, że Kamil chciałby zakończyć chyba ten pojedynek efektownie. A tutaj ta efektywność jest dla niego najważniejsza. Tak, po lewym sierpowym poszedł. Żeby to szukanie nokautu na siłę go, kolejny lewy sierpowy, lewy prosty, podwójny teraz w to miejsce pęknięte, w to pęknięcie nad prawym okiem. I teraz spokojnie. Dobry prawy na korpus. I znowu jeszcze raz. Nie, tak. Zauważył, że jest to, że jest to miejsce. I pięknie, prawy nad lewą ręką. Lewy prosty. Skończy poukładał, jak gdyby ten swój boks Kamil. Dużo więcej spokoju jest w tym momencie, w jego poczynania. Bardzo ładnie. Znowu teraz prawy. Zaczął prawy na odrobę. Tak. Idealnie, pięknie. Wyszedł do góry z lewym sierpem. Podkrzykuje Mariusz Wach, że poczuł ten lewy hak na dół Kevin Eskanie. No ładnie, prawy podbródkowy teraz przebił rękawicę. Teraz lewy na dół i lewy na górę w to właśnie rozcięte miejsce. No, pogłębiając to rozcięcie, tak. Ten podbródkowy. No, chwycił też na korpus mocny cios Kamil przed momentem. Też był lewy i prawy. No, odesłany Kamil do neutralnego narożnika i tutaj trzeba zatamować to krwawienie. Wydaje mi się... Jednocześnie ten... tape na tak, taśma przy rękawicy. Przy rękawicy. No, patrz. O, to masz krew na telefonie. Jest? Po tym prawym podwrótkowym Kamila. To są efekty siedzenia blisko ringu. Teraz lekarz. Boksujemy. Okej. Okay. Pan Cezary Rupniewicz, który popatrzył na to oko, ale oczywiście kontynuujemy. Musi uważać przede wszystkim na lewy sierpowy Francuza Kamil, bo on jest najniebezpieczniejszą bronią w dzisiejszym pojedynku. On uwierzył po tym ciosie w siłę tej ręki, tak, po prostu. Oczywiście, że tak, no ale to... Wiesz, jeżeli przewrócił Kamila, to czyściutki, wcale nie, to nie był aż tak najmocniejszy cios, jaki oglądaliśmy w wykonaniu Eskanie, ale idealnie trafiony. No to później przecież widziałeś, co się działo, ruszył do przodu. No te rozcięcie jest spore. No, dwie rundy do końca. Nie, dalej. Robiło takie z dystansu wrażenie, z stanowiska komentatorskiego, gdzie siedzimy z Sebastianem. No, większe, ale to w przybliżeniu widzimy, że... Nie ma dramatu. No i zaczynamy. Dziewiąte starcie. Ach, ładnie. Ten prawy na korpus ląduje bardzo często, z dużą systematyką.
Ponowił na górę Łaszczyk. Ale po raz kolejny pojawiła się ta akcja. Kamila, piękny prawy teraz. Przed momentem nad lewą ręką. Minimalnie teraz znowu przestrzelone. Natomiast była akcja. Akcja i błyskawicznie zrobił sobie miejsce Kamil Łaszczyk. Nie czekając w ogóle na żadną odpowiedź Kevina Eskanie. Dobry prawy sierpowy. Kamil w momencie, kiedy za bardzo uwierzy w swoją siłę ciosów, popełnia czasami błędy. I na tych błędach bazuje Francuz. To kosztowało go jedne liczenie. Natomiast w momencie, kiedy spokojnie stara się rozpracowywać kombinacjami, tak jak teraz chociażby rywala, no to wychodzi to zdecydowanie lepiej. Tak, bardzo ładnie, szybciutki. Ale zobacz, że po tym prawym pojawiło się odchylenie. Już nie było tego momentu, kiedy Kamil wyprowadza bardzo mocny cios i zostaje w miejscu patrząc, czy to rzeczywiście zrobiło odpowiednie wrażenie na rywalu. Obszerny prawy, ale już taki zbyt obszerny troszeczkę. Nie zostawia. Nie przejmuj, niepotrzebnie nawet. Na podwójną gardę nie ma sensu. Dobrze, teraz odpowiedział lewym sierpowym. Opowiada Piotrek Wilczewski, szczelna garda. Teraz zamknął w narożniku swego rywala przez chwilę Kamil Łaszczyk. No i trzeba wyjść teraz po tych lin, na środek ringu, nie ma sensu. To nie jest najlepsza obrona Kamila. Zresztą powinien wynieść jakiś wniosek chociażby z pojedynku Artura Szpilki z Derekiem Cisorą, że nie najlepiej tak balansować przy linach. Na środku to jest co innego, masz większe pole manewru. Na odchylenia, skracanie ringu, natomiast przy linach nie. Tym bardziej, że już taki balans raz się Kamilowi w tym pojedynku nie udał. Nie da się zaprzeczyć. Spokojnie, tak. Podniósł teraz pozycję troszkę na nogach Kamil. Powinien ją obniżyć zdecydowanie z szybszym pięściarzem. Odpowiada Mariusz Wach, żeby bliżej nogami podchodził pod rywala Kamil Łaszczyk. To jest bardzo ważne, żeby obniżył przede wszystkim pozycję. No tutaj niepotrzebnie przyjmuje, chociaż szuka miejsca na korpus. Zgiął się Francuz po tym ciosie. I teraz prawy, podwójny, trafił bardzo mocno przed momentem Kamil Łaszczyk. Schowany w tej chwili jest, Eskanie usłyszał, że to końcówka tej rundy. I próbował zostać rozgrywać, ale ta końcówka ewidentnie dla Kamila Łaszczyka. Podobnie zresztą i cała runda. Kamil Łaszczyk, a za chwilę ostatnia runda tego pojedynku. Na najlepsze fragmenty ostatniej rundy. Prawy sierpowy Kamila. Odchylenie i prawy. Tutaj to było bardzo ładne. Taka akcja a la Floyd Mayweather, można powiedzieć. Tutaj ciutkę za nisko. I ostatnie starcie. Z pewnością Francuz będzie starał się dać siebie wszystko, bo wie, że przegrywa wysoko na punkty. No i końcówka. Na ostatnie 3 minuty tego pojedynku. Kamil Łaszczyk kontra Kevin Eskanie. Kiedy wydawało się po tych pierwszych rundach, że to będzie łatwa przeprawa, że nie pozwoli sobie krzywdy zrobić Kamil Łaszczyk. Chwila nieuwagi, która odmieniła jak gdyby obraz tego pojedynku. Uwierzył w siebie Francuz, ruszył do przodu i mamy naprawdę w tej drugiej części, w drugiej odsłonie tej walki. No ciekawy spektakl. No i teraz prawy na prawy. Bardzo niebezpieczny. Musi uważać niepotrzebnie za siłę. Niech nie oddaje Kamil. Spokojnie. Bardzo cenna walka dla Kamila. Bardzo dużo doświadczenia z tego pojedynku będzie mógł wynieść. Mądrości ringowej, inteligencji ringowej, jak również tego, żeby przewidywać pewne rzeczy. Pewnie wspólnie oczywiście z Piotrkiem Wilczewskim usiądą. Będą to analizować. Raz jeszcze te błędy, które Kamil tutaj popełnił. Chyba też już też delikatne rozcięcie. Tak, lewy łuk brwiowy z kolei u Kamila Łaszczyka. No tak długo by trzymał w tym pojedynku. Nie, to nie jest najlepszy pomysł. Dobry lewy sierpowy, ale już Kamila nie powinno tam być w tym miejscu.
Już nawet nie próbował, ładnie zepnął. Już teraz. Prawa noga do tyłu, obniżyć pozycję, wydostać się do dystansu. Szalenie ważna rzecz. Ładnie, teraz obniżył pozycję. Prawy mocny na dół, prawy i podwójny lewy. Dobrze, nie zostajemy w miejscu. Nie ma sensu nawet przyjmować na podwójną gardę. Niech tam przebije się jakiś cios. No i tak zaraz lewy sierpowy, mówiłem. To jest po raz kolejny taka sytuacja, kiedy został w miejscu Kamil Łaszczyk. Opuścił troszeczkę, zrobił miejsca. No i teraz w tarapatach jest Kamil. Potrzebuje troszeczkę czasu. Dobrze, już go tam nie ma. Nie powinno tam go być. Dobrze, Kamil. Przytrzymać. Tak. Nie pchać się na niego, Kamilku. Spokojnie, do tyłu. Utrzymać dystans. Dużo dramaturgii dzisiaj mamy w tym pojedynku Kamila. Za wszelką cenę stara się wygrać przed czasem. Zupełnie niepotrzebnie. Jest pięściarzem lepszy. Spokojnie doboksować. Nie każdą walkę można wygrać przed czasem. Nie każdą trzeba wygrać przed czasem. Ważne, żeby naprawdę nie dać sobie nie zrobić krzywdy. Nie wprowadzić się w stan zagrożenia. Kilka razy Kamil Łaszczyk taką sytuację sprokurował tu w ringu. 40 sekund zakończenia tego pojedynku. No i widzisz, kończy się pomysł na zejście z linii ciosu i Kamil zostaje w miejscu. Musi z Piotrkiem pracować na tym, aby zawsze być w ruchu. Zawsze. Właśnie to jest doskonałe doświadczenie, doskonały moment na to, aby je wyjeść. Widzimy, zainkasował lewy sierpowy. Jedyną broń, którą ma tak naprawdę w tym pojedynku Kevin, jest Kamil. Ale skuteczny jest ten lewy sierpowy. 10 sekund do zakończenia walki. Walki, którą wydaje się Kamil ma mieć pod pełną kontrolą. Oprócz kilku momentów, które tak naprawdę wzbudziły... Wiesz co, bardzo dużo gruzy. Koniec tego pojedynku. Mówisz o tej pełnej kontroli. Myślę, że w pewnym momencie Kamil jednak stracił kontrolę nad tym pojedynkiem. To był ten moment, kiedy został posłany przez Kevina Escanie na deski. Naprawdę błąd popełniony wynikający z czego? Wynikający z tego, że przez te pierwsze starcia wydawało się Kamilowi, że zupełnie zdominował Francuza, że Francuz niczym go nie zaskoczy, niczym mu nie zagrozi. Spokojnie zbyt pewnie poczuł się w ringu. Też troszeczkę dużo nonszalancji w pół dystansie, kiedy jesteś blisko, to jednak łapki wysoko. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi z moich ust, ale kiedyś miałem takiego kolegę, mam zresztą nadal, Maciej Myszkin, który to samo mi mówił przed pojedynkiem z Fajgiem Butzem, no i później przyznał rację, że za bardzo popłynął w emocjach. Wiesz, mówię, październik 2017 roku, potem kwiecień 2019, kiedy wrócił Kamil Łaszczyk, Rosłan Berczuk, Pawlo Tryputen, Aleksandr Jegorow. To był ten pojedynek, który wydawało się wygrany oczywiście po jednogłośną decyzją sędziów, tak, przez Kamila Łaszczyka, że jest to ten pojedynek, który powoduje, że Kamil skoczył na odpowiednie tory. Te tory, które poprowadzą go do tej walki najpierw o tytuł, daj Boże, mistrza Europy, a potem jeszcze dalej. Piotr Gudel w międzyczasie, no i teraz Kevin Escanie. Z drugiej strony, Grzesiek, Kamil też potrzebuje takich pojedynków, które naprawdę... Musi mieć momenty zagrożenia, musi mieć momenty kryzysowe. Dzisiaj radził sobie z nimi i wyciągnąć wniosek, aby nigdy więcej do takich momentów nie dopuszczać. W każdym bądź razie, no pojedynek udany Kamila z nutką doświadczenia, z pewnością na przyszłość. Tak, jest to dla niego na pewno doskonała lekcja. Będą to jeszcze wspólnie z Piotrkiem Wilczewskim analizować, o czym już wspominałem. Ale tutaj po raz pierwszy od dłuższego czasu Kamil przeżywał naprawdę ciężkie chwile. Posłuchajmy werdyktu. Sędzia Mikucki 99-91. Sędzia Anielski 98-91. I sędzia Półtora 99-91. A zatem jednogłośnie na punkty pojedynek wygrywa Nie ma. Oczywiście na te 10 rund to zdecydowanie lepszym pięściarzem był Kamil Łaszczyk i tutaj oczywiście w ogóle nie ma dyskusji. Natomiast te punkty takie zapalne, które tutaj się pojawiły, te momenty, kiedy do głosu doszedł Kevin Escanie, to jest doskonała lekcja i kolejne doświadczenie zebrane w ringu zawodowym przez Kamila Łaszczyka. No już widzę, że Escanie prosi o rewanż zarówno Kamila, jak i Piotrka Wilczewskiego. 29. walka w zawodzie jest wygrana przez Kamila Łaszczyka, który pozostaje niepokonanym pięściarzem.
10 wygranych przed czasem. Tymczasem Kevin Escanier ponosi swoją trzecią zawodową porażkę. Drugą z rzędu, to o czym wspominałem, po przegranej z Florianem Montezem. Dziękujemy pięknie Państwu za uwagę. Noc pełna wrażeń. W mojej ocenie oczywiście walka Kamila Łaszczyka. Bardzo dobra. Natomiast Kamil Bodzioch, Jakub Sosiński, bohaterowie, którzy próbowali skraść. Kto wie, czy im się to nie udało, skraść show. Także brawa dla pozostałych dzisiejszych wygranych. Pięknie dziękujemy Państwu za uwagę. Grzegorz Proksa, Sebastian Szczęsny i oddajemy głos Maćkowi Barszczakowi. Kamil, spodziewaliśmy się pełnej kontroli w Twoim wykonaniu. Tymczasem trzeba również powiedzieć, że była to cenna walka, jeśli chodzi o Twoją naukę, jeśli chodzi o doświadczenie na przyszłość. Tak, bardzo fajnie. Chłopak przyszedł po prostu, dał mi fajne rundy. Nie ukrywam, że raz mnie zaskoczył, trafił mnie to chyba prawie sierpowym. Za bardzo się rozluźniłem. Ale to właśnie dzięki temu to człowiek się uczy, łapie większe niż pokory przed zawodnikiem. Nie czułem jego ciosu tak naprawdę, trafił w punkt jakoś. Upadłem, wiadomo, później zacząłem kontrolować znowu walkę. Nie było luzu, nie będę tutaj mówić, że byłem chory, nie będę robił wymówek. Wiem, że ta walka na pewno mogła być dużo, dużo lepsza, ale no, tak jak mówię, też chorowałem, 5 dni w ogóle nic nie trenowałem. Nie czułem po prostu takiego czegoś, tej jakiejś siły. No i za bardzo też biłem, za mocne ciosy na zluzu. Słuchaj, a może, tutaj oczywiście mówię pół żartem, ty zrobiłeś to trochę po to, żeby ośmielić potencjalnych rywali. Mówił Mateusz Borek, że nie tak łatwo ostatnio było znaleźć rywali dla ciebie, bo nie chcą po prostu z tobą walczyć. Nie wiem, co nimi oceniać, a tak jak mówię, ja chcę walczyć z najlepszymi. To też daje mi taki zimny prysznic, ten knockdown. Wiem, że nie powinien być za dużo testem w narożniku, w narożnikach, w sensie na linach. Niepotrzebnie, trener mówi, żebym nie stał. Próbowałem go złapać tym lewym sierpowym. Dwa razy go wiem, że tak trafiłem mocniej, że można było to przyspieszyć. Nie przyspieszałem, bo chciałem po prostu boksować, chciałem złapać ten moment po prostu. Mówisz, chcę walczyć z najlepszymi. Rok 2021 to być może będzie rok wreszcie przyspieszenia w karierze Kamila Łaszczyka. Na to liczymy. Mam nadzieję, na pewno, tak jak mówię, no też no nie ukrywam, że jest ciężko z sparring partnerami w Polsce. Ciężko się rozwijać, gdy no, sparuję z zawodnikami cięższymi. Teraz sparowałem z Bartkiem Betrą, który tak naprawdę nie jest pięściarzem. No ale wielki szacunek, że przyjechał i że mi pomagał, bardzo dziękuję. No i co, mogę przeprosić kibiców za to na pewno knockdown, bo mi się to zobaczę, oglądę, co zrobiłem źle. Na pewno ręce nie wróciły do góry. No i tyle, no. Walka wiem, że wygrałem, kontrolowałem ją. Ta jedna runda na pewno była do dupy. Tak. Nie przesadzaj z tymi słowami. Na koniec powiedz, jak smakuje walka wieczoru w rodzinnym mieście? Bardzo fajnie, bardzo dziękuję Mateuszowi Burkowi za to, że mogłem tu wystąpić. Wiadomo, żałuję na pewno, że nie było tylu kibiców, jakbym chciał. No tutaj naprawdę no nie ma kibiców. Jest może, nie wiem, z 50 osób, 15, więc no nie ukrywam, że... No szkoda, wiadomo, boksuję u siebie. Ostatni raz boksowałem chyba 6 czy 7 lat temu, więc na pewno publiczność dałaby jeszcze więcej mocy mi, na pewno. Ale takie powroty zawsze są przyjemne. Wielkie brawa. Kamil Łaszczyk, jeden z bohaterów dzisiejszego wieczoru, niezwykle ciekawego. Wracamy do naszego studia. Tyle od nas. Sponsorem programu był właściciel portalu z ogłoszeniami motoryzacyjnymi Moja Dziupla.pl.